Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że możemy się ponownie spotkać na seminarium z cyklu Pracownia Teatru Austriackiego Nie Pamięć, pisane nie / pamięć, na którym omawiamy, jak mi się wydaje, utwory ważne, poważne, czasami wybitne austriackich dramatopisarek i dramatopisarzy. Utwory wydobywające z niepamięci właśnie i przywracające pamięci kolektywnej trudne wydarzenia z wojennej i powojennej historii Austrii. Dzisiaj rozmawiamy o sztuce Silke Hassler i Petera Turiniego Bogu co boskie, cesarzowi co cesarskie, każdemu co mu się należy w tłumaczeniu Aleksandra Berlina. Tytuł niemiecki jest krótszy, bo tytuł niemiecki brzmi po prostu Jedem das Seine, czyli każdemu, co mu się należy. Ten tekst powstał w roku 2007 i w tym samym roku miał premierę 8 marca w Teatrze Miejskim w Klagenfurcie. No, co można by powiedzieć o autorach Jedem das Seine? Silke Hassler to pisarka austriacka, urodzona w 1969 roku w Karyntii. Pisze sztuki teatralne, eseje, libretta operowe, więcej zapewne powie nam o niej pani doktor Jezierska. Peter Turini, no Petera Turiniego przedstawiać właściwie nie trzeba. Ja może odczytam najkrótszą biografię Petera Turiniego, najkrótszą biografię świata, zamieszczoną w newsletterze Austriackiego Forum Kultury. Tam trzeba pisać takie króciusieńkie biografie. Ja napisałem o nim: Peter Turini, urodzony w roku 1944, wybitny i najczęściej na świecie wystawiany dramatopisarz austriacki. Krytyczny, nierzadko bulwersujący komentator rzeczywistości społeczno-politycznej i znawca duszy ludzkiej. Czy to się potwierdzi, czy to się potwierdza w kontekście naszego tekstu, to być może będziemy sobie mogli o tym dzisiaj porozmawiać. Ja nie będę mówił, nie będę Państwu opowiadał o całej twórczości Turiniego. O tym opowiedzą też może trochę więcej obie panie. Natomiast chciałbym wymienić dwie sztuki Turiniego, które są dla mnie bardzo ważne, do których często wracam, no, które po prostu lubię. To są jego dwa teksty, którymi rozpoczął wielką karierę w teatrze, nie tylko austriackim. Tekst, który pierwszy z nich to Rozmiokt, czyli Polowanie na szczury. Tekst z roku 1967, który czekał na swoją premierę, szanowni Państwo, aż 4 lata, bo miał ją w 1971 roku w Wiener Volkstheater. No, mocny tekst, ciekawy tekst, napisany przeciw konsumpcyjnemu stylowi życia. Gdybym miał w 2-3 zdaniach powiedzieć, o czym ten tekst traktuje, no, wydawałoby się dosyć banalnym wydarzeniu. On i ona umawiają się na randkę, umawiają się na jakieś spotkanie, ale coś, co zaczyna się w sposób banalny, zamienia się w dosyć ciekawą rozmowę o życiu. Zresztą już miejsce tego spotkania jest niezwykłe, bo on zabiera ją swoim samochodem gdzieś na jakieś wielkie podmiejskie śmietnisko. No, chcą poznać siebie nawzajem, przy okazji poznają siebie po prostu i odrzucają wszystko to, co nie jest ich. Czyli gdzieś w powietrze lecą torebki, buty, peruki, sztuczne zęby i tak dalej, i tak dalej. Nie powiem Państwu, jak się to kończy. Premiera czy prapremiera oczywiście zakończyła się skandalem i to wcale nie dlatego, że w końcu na scenie mieliśmy dwoje gołych, nagich ludzi, bo to w 71 roku już było w jakiś sposób do zniesienia, ale to, czego społeczeństwo austriackie zaakceptować nie mogło, to po prostu mocnego uderzenia w etos, no, bogacenia się, etos rozwoju Austrii, a to tutaj Turini przecież krytykował. I drugi tekst, dla mnie chyba jeszcze ważniejszy niż Rozmiok, to Zauschlachten, niestety na polski nieprzetłumaczony do dzisiaj, być może dlatego, że po części pisany dialektem. I to jest rzeczywiście tekst do tłumaczenia bardzo, bardzo trudny. Tytuł można by przetłumaczyć po prostu jako Świniobicie.
Sztuka o inności. Turini mówił, że to jest poniekąd tekst o nim samym. Sztuka o chłopcu z prowincji, który nagle przestaje mówić i komunikuje się jedynie chrząkaniem, czyli chrząka tak jak świnia, tak jak jakiś warchlaczek. I tak zresztą jest traktowany przez członków swojej rodziny i najbliższe otoczenie. Oczywiście też Państwu nie powiem, jak ta historia się kończy. Odwołam się tutaj do tytułu Świniobicie i pozostawiam Państwu gdzieś z tym, pozostawiam Państwa gdzieś w zawieszeniu z tym tytułem. Dwa teksty ważne, na pewno poważne, warte lektury. Chciałem też powiedzieć, że w tym naszym klubie Teatro Lubów trzymamy rękę na pulsie i czytamy Turiniego. W październiku mieliśmy czytanie performatywne Alzheimera we dwoje. To jest jedna z jego ostatnich sztuk. Ono się odbyło w Teatrze Ateneum. A w 2019 roku, w kwietniu, też w Teatrze Ateneum czytaliśmy Gościnność Turiniego. I to wszystko zawdzięczamy, i to też chcę tutaj podkreślić pani Elżbiecie Mantej, dyrektorce Agencji Dramatu i Teatru. No, dzięki niej mamy coraz to nowe teksty, nie tylko Turiniego tłumaczone na język polski. A jak już jestem przy podziękowaniach, to zanim jeszcze przejdziemy do rozmowy o sztuce Hasler i Turiniego, to pozwolą Państwo, że podziękuję serdecznie Austriackiemu Forum Kultury za to, że możemy się tu dzisiaj spotkać, i serdecznie podziękuję panu doktorowi Frederikowi Schultemu z AFK, który objął opieką techniczną nie tylko to nasze dzisiejsze spotkanie, ale w ogóle te nasze teatralne seminaria. Chociaż o tym już była mowa na wstępie, to też jeszcze wspomnę, że to dzisiejsze seminarium, jak i wszystkie wcześniejsze w ramach naszego cyklu, jest nagrywane. Za kilkanaście dni znajdzie się ono w dziale Mediateka na stronie internetowej Austriackiego Forum Kultury. Nagranie z naszej ostatniej rozmowy o jubileuszu Taboriego już tam jest, i przy okazji też pozwolę sobie powiedzieć tym z Państwa, którzy może obawiają się, że będą nagle na nagraniu, dlatego nie włączają kamerek albo nie zgłaszają się wręcz ze swoimi myślami czy z pytaniami. Proszę się nie obawiać, przeglądałem kilka tych nagrań, naprawdę nie wypadamy wizualnie tak źle na tych nagraniach. Szanowni Państwo, dzisiaj do rozmowy zaprosiłem dwie germanistki, dwie literaturoznawczynie. Jestem bardzo szczęśliwy, że przyjęły to zaproszenie. Zaprosiłem panią profesor Joannę Firazę z Uniwersytetu Łódzkiego i panią doktor Agnieszkę Jezierską z Uniwersytetu Warszawskiego. Pani profesor Firaza jest kierownikiem Zakładu Literatury Niemieckojęzycznej w Instytucie Filologii Germańskiej na Uniwersytecie Łódzkim. Doktorat napisała na temat estetyki dramaturgii Rainera Wernera Fassbindera, a habilitowała się o koncepcji humoru w utworach dramatycznych Franka Wedekinda. Zainteresowania badawcze to, pani profesor, to historia i estetyka literatury XX i XXI wieku, w tym dramat i teatr oraz proza i esej, badania interdyscyplinarne, w tym związki literatury z innymi sztukami. Pani profesor Firaza jest oczywiście autorką wielu artykułów. Nie będę ich tutaj, przepraszam panią profesor, wymieniał, powiem tylko, że jej ostatnia publikacja książkowa to Dialog der Künste, Literatur und Musik, wyszła w Berlinie w roku 2020, czyli Dialog sztuk, literatura i muzyka. Publikacja redagowana wraz z panią Małgorzatą Kubisiak. Pani doktor Agnieszka Jezierska to literaturoznawczyni, absolwentka polonistyki i germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Jest zatrudniona w Zakładzie Literatur Niemieckiego Obszaru Językowego Instytutu Germanistyki UW. Jej zainteresowania badawcze to twórczość Elfriede Jelinek, polsko-niemiecki transfer literacki, złe macierzyństwo w literaturze, architektoniczne utopie w literaturze. Jest współwydawczynią między innymi tomów Elfriede Jelinek, Moja sztuka protestu, eseje i przemówienia. Ten tom pani doktor wydała z panią Moniką Szczepaniak, z panią profesor Moniką Szczepaniak i z panią profesor Bożeną Hołuj o kobietach po niemiecku. No i na koniec może dwa zdania o mnie. Ja nazywam się Krzysztof Tkaczyk, jestem germanistą, literaturoznawcą.
Moje zainteresowania badawcze to niemiecka estetyka i poetyka XVIII wieku, literatura pierwszej połowy XX wieku i współczesny teatr niemieckojęzyczny ze szczególnym uwzględnieniem dramaturgii austriackiej. Od roku 2003 wraz z profesor Kamilą Najdek, która jest tutaj dzisiaj z nami, którą serdecznie pozdrawiam, wydajemy serię monograficzną Teoria literatury żywa i pozwolą Państwo na moment prywaty, z przyjemnością zaanonsuję, że lada chwila ukaże się kolejny tom naszej serii pod tytułem Pochwała cienia, wiek XVIII. Mam przyjemność kierować Zakładem Literatur Niemieckiego Obszaru Językowego w Instytucie Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Tyle, szanowni Państwo, słów wstępu. Przejdźmy może teraz już do tekstu, do sztuki Hassler i Turiniego. Pozwolę sobie odczytać fragmencik ze wstępu do niemieckiego wydania Jedem das Seine autorstwa Hassler i Turiniego. Oni ten wstęp zatytułowali Das Unvereinbare. Ja to przetłumaczyłem na nie do pogodzenia. I dosłownie trzy zdania z tego wstępu. Koniec kwietnia 1945 roku w Wiedniu zostaje proklamowany rząd tymczasowy przywróconej Demokratycznej Republiki Austrii. Na Ringstrasse przed parlamentem młode Wiedenki tańczą walca z rosyjskimi żołnierzami. W tym samym czasie na austriackiej prowincji grupa żydowskich więźniów pędzona do obozu Mauthausen zostaje zamknięta w stodole. Są u kresu wytrzymałości, chłód i zimno sprawiają, że cierpią jeszcze bardziej. Jesteśmy w centrum naszej opowieści. Jak Państwo doskonale wiedzą, sztuka jest rozpisana na 5 aktów i równocześnie 5 dni z życia Żydów umieszczonych w stodole i okolicznej ludności. Akcja rozpoczyna się w piątek wieczór 27 kwietnia 1945 roku. Te daty są ważne. A kończy się we wtorek wieczorem 1 maja 1945 roku. Oprócz tego otrzymujemy na sam koniec jakże tragiczną informację o tym, co wydarzyło się w nocy z wtorku na środę, czyli z 1 maja na 2 maja 1945 roku. Dowiadujemy się, że pijani oficerowie hitlerowscy i niektórzy mieszkańcy wsi podpalili stodołę. Wszyscy żydowscy więźniowie zginęli w płomieniach, nikt z nich nie przeżył. Tak jak mówię, tak jak już wspomniałem, te daty nie są przypadkowe, bo tworzą one bo są to dwa wydarzenia gdzieś historyczne, które tworzą klamrę czasową dla naszej opowieści. No, pierwsze z nich to jest to proklamowanie rządu tymczasowego 27 kwietnia 1945 roku i przywrócenie Demokratycznej Republiki, tak zwanej drugiej Republiki. Dowiadujemy się o tym z pewnym czasowym opóźnieniem. To wydaje mi się też nie jest bez znaczenia, bo dowiadujemy się o tym dopiero w czwartym akcie, czyli 30 kwietnia, gdy policjant mówi, pozwolą Państwo, że zacytuję, etam, na alarmy już nikt nie zwraca uwagi. Chciałem Ci powiedzieć, że jeden kolega z policji zadzwonił do mnie po linii służbowej i powiedział, że ruskie zrobiły we Wiedniu austriacki rząd. To muszą być sami zdrajcy. Hitler postawi ich pod ścianą. To jest 30 kwietnia, informacja z czterodniowym opóźnieniem. I drugi fakt, druga ważna informacja, podana z jednodniowym opóźnieniem, bo 1 maja, to informacja o śmierci Hitlera, o jego samobójstwie 30 kwietnia 1945 roku. To jest informacja, którą otrzymujemy od Ediego Kropficza, tego 14-letniego chłopaka z Hitlerjugend. On podnosi rękę w hitlerowskim pozdrowieniu i krzyczy: Adolf Hitler padł na polu chwały do ostatniego tchu, walcząc dla Niemiec. Wydaje mi się, że to przesunięcie czasowe, i o tym być może też moglibyśmy sobie później porozmawiać, jest tu dosyć istotne,
Bo wraz z wyjęciem tej przestrzeni stodoły poza nawias rzeczywistości zewnętrznej, poniekąd poza nawias tej rzeczywistości wojennej, tworzy taką swoistą heterotopijną bańkę nierzeczywistości, czy też rzeczywistości równoległej. Ta rzeczywistość równoległa będzie oczywiście w tym tekście też budowana poprzez sztukę, muzykę, świat opery, wspomnienia i tak dalej. To jest, wydaje mi się, jakiś punkt do rozmowy o tym tekście. Na pewno trzeba byłoby jeszcze, szanowni państwo, wspomnieć na wstępie o marszach śmierci, bo to jest też powód, dla którego nasi bohaterowie znaleźli się w tym miejscu, gdzie, w którym się w tej chwili znajdują i zresztą sami o tym wspominają. Mam tu na myśli jednego z głównych bohaterów tego tekstu, Gandolfa. On w pewnym momencie mówi, jeśli dobrze pamiętam, do Poldi: łaskawa panienko, my byliśmy przez ostatnie miesiące niedaleko stąd, na austriacko-węgierskiej granicy, przy kopaniu okopów. To było okropne. Niech mi pani wierzy, naprawdę okropne. No i potem odpowiada na pytanie, czy oni widzieli jej narzeczonego, który nie wrócił z wojny. Pani narzeczonego tam nie spotkaliśmy. No nie mogli go spotkać, bo jej narzeczony jest Niemcem, a do kopania, tak zwa, do kopania tych okopów, czyli po prostu do budowy tak zwanego wału południowo-wschodniego, no, byli przymuszani przede wszystkim węgierscy Żydzi. Ten wał południowo-wschodni, o którym mówi, o którym opowiada, o którym wspomina Gandolf, to była idea absolutnie od samego początku skazana na niepowodzenie. To miał być jakiś ciąg umocnień, okopów, stanowisk ogniowych, niby wielkich dołów, które miały zatrzymywać rosyjskie czy radzieckie czołgi. On się ciągnął wzdłuż granicy z Węgrami, miał bronić Rzeszę właśnie przed zbliżającą się Armią Czerwoną. Budowę tego wału rozpoczęto w październiku 1944 roku. Oprócz węgierskich Żydów gdzieś tam zatrudniano też ludność cywilną czy Hitlerjugend, ale oczywiście z tego pomysłu nic sensownego nie powstało. Ta ofensywa radziecka, która doszła do Wiednia od południa, trwała między 16 marca a 13 kwietnia 1945 roku. No i oczywiście zakończyła się sukcesem wojsk rosyjskich. Wspominam o tym wale południowo-wschodnim, o którym też mówił Gandolf, bo dlatego też, żeby przypomnieć państwu, tym, którzy być może byli na naszej rozmowie o Rechnic, Elfriede Jelinek, że tam mieliśmy podobną historię, to znaczy podobną w tym sensie, że tych 180 węgierskich robotników przymusowych żydowskiego pochodzenia, którzy znaleźli się w Rechnic i którzy zostali po prostu w bestialski sposób tam rozstrzelani, zamordowani w nocy z 24 na 25 marca. Zobaczcie państwo, jak te daty są bliskie. Tu jesteśmy w kwietniu 1945 roku, tam byliśmy w marcu 1945 roku. To właśnie byli Żydzi, którzy byli pędzeni w marszach śmierci po to, by budować ten wał południowo-wschodni. Warto jeszcze powiedzieć, że w tych marszach śmierci, o których tutaj mówimy, no śmierć poniosło aż 23 tysiące osób. To jest bardzo, bardzo przerażająca liczba. I wreszcie ostatnia wzmianka o fragmencie tej brutalnej rzeczywistości końca wojny. To jest to słowo Mauthausen, które pada w tekście i które budzi strach wśród zebranych w stodole. Policjant, który przychodzi chyba przedostatniego dnia, jeśli się nie mylę, mówi do jednego, do tego austriackiego chłopa, wieśniaka: mógłbyś ją, czyli tę sztukę, potem wystawić w Mauthausen. I ci żydowscy więźniowie tak kamienieją,
Jeden z nich mówi do Gandolfa: słyszał pan, oni zaprowadzą nas do Mauthausen, do obozu. Nigdy nie zobaczy pan Budapesztu. Pewnie nie muszę mówić, co to było Mauthausen, koncentracjonslager Mauthausen, ale może warto wspomnieć, że był to pierwszy niemiecki obóz koncentracyjny utworzony poza granicami III Rzeszy, właściwie tuż po Anschlussie Austrii, bo istniał od sierpnia 1938 roku aż do momentu wyzwolenia przez wojska amerykańskie 5 maja roku 1945. I szanowni państwo, to na razie tyle z mojej strony, takiej otoczki, nazwijmy to historyczno-biograficznej. Chciałbym teraz oddać, no nie będę jeszcze mówił o tym, jak ja odczytuję ten tekst, co dla mnie jest najważniejsze, ustawię się z tym w kolejce, a teraz oddam głos pani doktor Agnieszce Jezierskiej, no, z prośbą o to, aby pani powiedziała nam, co też pani w duszy gra po lekturze Jeden das Seine. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Ja może bym zaczęła w tym punkcie, w którym skończyłeś, Krzysztofie, czyli po tej informacji o Mauthausen. Gandolf mówi, ja już nie mam siły, coś takiego mówi, prawda? Już jakby on, który właściwie jest źródłem tej takiego pogodnego nastroju wszystkich tych więźniów i on im stale powtarza jakieś takie budujące historie, że tutaj nas prawie jest koniec wojny, wymienią nas za niemieckich jeńców, wszystkich podnosi na duchu, chociaż tak naprawdę fizycznie jest chyba najsłabszy, bo to on się osuwa na ziemię i to on wymaga, tak jakby wzbudza litość w gospodyni, ona przynosi zupę, znaczy przynosi ziemniaki dla niego, ponieważ to on nie jadł od kilku dni. Wszyscy są zdziwieni, że ona myśli, że tylko on nie jadł, tak? Ale faktycznie to jest ten moment, kiedy on się załamuje. To jest ten moment, kiedy on mówi, że on nie ma siły i w tym momencie on wymaga pomocy innych osób. I wydaje mi się, że tutaj ty wspomniałeś o Rechnitz, to był ważny tekst w tym cyklu i tu rzeczywiście mamy dużo, dużo wspólnych, zbieżnych punktów. Wydaje mi się, że też podobnie się dzieje z tym tekstem, który ostatnio był omawiany, czyli z jubileuszem Taboriego, że mamy tekst, który jest bardzo zabawny miejscami, tak, że wydaje nam się, że jest wesoło, wszyscy są jacyś tacy w bardzo pogodnym nastroju, mamy ten element komedii omyłek, ja nie jestem Żydem, to wszystko jest pomylone, nikt nie rozumie tego libretta Wiener Blut i w ogóle jest bardzo wesoło, ale później pojawiają się takie momenty jak to zakończenie, a wcześniej na przykład chwila, w której gospodyni miesza zupę i ci więźniowie mówią, czy pani może jeszcze raz zamieszać? I ona miesza tę zupę i to się z tego tworzy taka wyjątkowa sytuacja, że oni głodni czekają, zanim ona im poda tę zupę, bo to im jakby odczarowuje te wszystkie momenty w obozie, kiedy dostawali tylko tę wierzchnią warstwę zupy, której była woda, a wszystkie obierki, jakieś takie bardziej treściwe elementy tej zupy trafiały do innej grupy więźniów, tam chyba politycznych i asocjalnych, tak jakoś to było powiedziane. I to jest, wydaje mi się, bardzo ważne w tym tekście, ten tragikomizm, który mieliśmy też poprzednim razem, mówiliśmy o Taborim, że wszystko jest bardzo zabawne, takie slapstickowe trochę, prawda, jak te wszystkie opowieści o zombich, a później nagle pojawia się ten wątek zabijania, mordowania tych dzieci, to tutaj mamy coś podobnego, że wydaje nam się, że jest bardzo przyjemnie, a co chwila się pojawia jakiś taki, znaczy przyjemnie, no może nie, ale oczywiście chodzi mi o to, że utrzymuje się to w konwencji takiej jednak dosyć nietypowej dla tekstów o Holokauście. Tu mi się przypomina wielka dyskusja, która była po tym, jak się w 1997 roku pojawił taki film w polskich kinach Życie jest piękne Roberta Benigniego. Tak? Czy w ogóle mamy prawo w takiej manierze opowiadać o Auschwitz? I to jest dokładnie co Gandolf tutaj robi. Znaczy on wszystkim mówi, że nie jest tak źle, jak jest źle, prawda? Wszyscy wiemy, że jest okropnie, ale on cały czas próbuje się doszukiwać jakichś pozytywów. I on też gra rolę, bo później na koniec, w momencie, kiedy się dowiaduje, że wojna się skończyła, to on zaczyna mówić z akcentem jidysz. Wcześniej cały czas powtarzał, że on tutaj tylko tak jakby tam raz mu się ten akcent wymsknął, to on powiedział, że to tak zupełnie tutaj się tylko staram jakoś, prawda, wczuć w rolę, a w tym momencie widzimy, że on cały czas gra pewną rolę, tak, że ta komedia omyłek to jest coś, taka strategia na przetrwanie, którą on wybrał dla siebie i dla innych, dlatego wspominam ten film. Jeszcze wróciłabym może
Do kilku wątków, które tutaj poruszyłeś a propos twórczości Turiniego, on jest rzeczywiście najczęściej wystawiany, że to się powtarza, przynajmniej taka informacja, że jest najczęściej wystawianym austriackim autorem na scenach światowych. I on w Polsce pojawił się dopiero w latach 90. tak naprawdę. Wcześniej nie było miejsca chyba dla autora, który krytykuje na przykład kapitalizm. To w ogóle takie aluzje były nieczytelne. Również tutaj widziałam na slajdzie pani Joanny te informacje po wystawieniu Śmierci Szatana. To się pojawiło pod tytułem Pasja w Teatrze tutaj warszawskim. I też właśnie jest tam taki silny wątek no, krytyki katolicyzmu, o czym też wspominał Turini w swoich wywiadach. To byłaby taka paralela do sytuacji w Polsce i w Niemczech, gdzie Kościół jest ważnym graczem politycznym też, prawda? Jest jakąś taką siłą, która też funkcjonuje w obu tych kulturach bardzo mocno. I mam wrażenie, że w tamtym czasie ten tekst był po prostu za mocny. Tam są sceny, które niemalże przypominają słynną klątwę, tak, która tutaj w Polsce była jednak bardzo, bardzo atakowana. Tam mamy podobną scenę. Też mamy scenę fellatio, której dokonuje na tym pastorze taki naganiacz z domu publicznego. Tak? I takie rzeczy się tam rozgrywają na scenie. Natomiast jest to właśnie pewnego rodzaju forma pasji i też ta krytyka Kościoła, czy w ogóle tych grup wpływowych pojawia się na przykład w Świniowiciu, o którym tu Krzysztof wspomniał. Tam mamy rzeczywiście to środowisko chłopskie, takich prostych ludzi, ale mamy tam również śmietankę towarzyską. Mamy doktora, mamy adwokata, mamy nauczyciela i mamy księdza, prawda? I oni wszyscy też biorą udział w tym upiornym spektaklu. I na koniec jest taki, właśnie ty nie chciałeś zdradzać zakończenia, więc ja też za wiele tutaj nie mogę powiedzieć. W każdym razie jest tam taki, wykrzykiwane są różnego rodzaju hasła, które też zahaczają właśnie o krytykę Kościoła, więc to jest tekst bardzo, bardzo szczególny. Wspominałeś, Krzysztofie, o tym dialekcie i to mi się wydaje bardzo ciekawe, bo ten dialekt to jest taka... No może nie maniera, tylko świadomy wybór autorów związanych z krytyczną sztuką ludową, że oni chętnie wybierali właśnie taką formę, żeby pokazać też, że ten drugi język istnieje. On nie jest taki bardzo stygmatyzujący jak w Polsce. Tak? Znaczy, zawsze tradycja niemieckojęzyczna, zwłaszcza austriacka, jest gdzieś ten, nie wiem, główny teatr, taki mamy ten Volkstheater i mamy też różnych autorów, którzy się w to wpisują i tutaj... I do wielu z nich po prostu Turini świadomie nawiązuje w swojej twórczości. Ale to też jest autor, który bardzo jest nowoczesny w różnych swoich tekstach. Oczywiście ma teksty, znaczy, można powiedzieć, że w tych ostatnich swoich tekstach bardzo taką konwencjonalną metodą się posługuje, ale ta metoda się sprawdza w jego przypadku. I tak samo jak się sprawdza, uważam, w twórczości Silke Hassler. Ona pisze teksty właściwie w jakiś sposób, te dwa przynajmniej, które tutaj w Polsce jakoś były obecne. One są bardzo bliskie Turiniemu. Turini ma taki cykl sztuk bardzo kameralny, gdzie jest on, ona albo jakieś trzy osoby, prawda? I to są te teksty, w których on pokazuje no, te relacje, to właściwie to, co było powiedziane o polowaniu na szczury. Relacje pomiędzy takimi ludźmi wyizolowane. Takie, to jest po prostu są takie... takie studium związków międzyludzkich albo braku tych związków, albo próby jakoś ich odtworzenia, to też widzieliśmy w spektaklu Alzheimer we dwoje ostatnio. Taką chyba najważniejszą i najbardziej znaną sztuką to był utwór Józef i Maria o dwojgu ludzi, którzy się spotykają w Wigilię w opuszczonym supermarkecie, ona sprzątaczka, on ochroniarz, obydwoje można powiedzieć przegrali życie, tak, nic ich nie czeka, któż pracuje w Wigilię, tak, ten, kto nie ma dokąd pójść w tę Wigilię i nie ma po prostu bliskich. Maria ma córkę, ale ma syna, ale synowa tak na tyle jej nienawidzi, że jej nie zaprosiła, a Józef, zagorzały socjalista, stracił wszystkich towarzyszy, jest takim bardzo samotnym człowiekiem i dokonuje się na koniec pewien cud, też nie chciałabym zdradzać zakończenia, ale ci
tych dwoje wspomina taki najpiękniejszy moment w swoim życiu i to jest bardzo wzruszające i takie typowe dla Turiniego, ponieważ dla Marii takim najfantastyczniejszym momentem było to, kiedy ona grała na scenie i kogoż ona grała? Grała lamę, była wtłoczona w kostium lamy, a z kolei takim momentem najważniejszym dla Józefa jest chwila, kiedy grał lwa i miał zaryczeć jakoś tam kostium, jakieś kłaczki z kostiumu utkwiły mu w gardle i rzeczywiście cały spektakl się przez to jakoś tam stracił na atrakcyjności, ale to są ci protagoniści Turiniego. Ludzie, którzy się kompletnie nie liczą, ludzie, którzy są niewidoczni, ludzie, którzy są włożeni w jakieś po prostu role społeczne i zwykle to są właśnie tacy prości ludzie, ale to nie znaczy, że on się zamyka w tej grupie ludzi zupełnie przeźroczystych, on też oskarża klasę średnią, tak się też dzieje w sztuce dzieciobójstwo, kiedy kobieta młoda zabija swoje chyba 10-tygodniowe dziecko, dlatego że całe życie właściwie były narzucane jej pewne role. Ona mówi, że kim jest kobieta? Kobieta jest tym, co powiedzą mężczyźni, tak jaką rolę jej narzucą mężczyźni. I ona gdzieś tam cały czas ukochana córeczka ojca nie mogła się odnaleźć, później znalazła partnera, ale ona też starała się do niego za wszelką cenę dopasować i to doprowadziło do tej tragedii. Więc to była taka sztuka, która też zebrała trochę pozytywnych recenzji w odróżnieniu od tych wcześniejszych, które przede wszystkim i polowanie na szczury i świnobicie doczekały się no, bardzo miażdżącej krytyki. To tutaj przy świnobiciu też zaczęły się pojawiać trochę inne głosy i też listy od czytelniczek na przykład, które się bardzo identyfikowały z tym opisem. To jest króciutki tekst, on chyba ma tam, nie wiem, 11 stron. Spektakl trwał od 45 do 50 minut. Właściwie jest to monolog tej kobiety, która staje przed sądem i też tam pojawiają się głosy właśnie ojca i tego jej przyjaciela. I to jest wszystko. Więc tutaj dlaczego wspominam o tym tekście, bo wydaje mi się, że też postaci kobiece są ciekawie nakreślone w twórczości Turiniego. I teraz na przykład, żeby nie być gołosłownym, że jest to pisarz, dramaturg wystawiany w Polsce, obecnie w Teatrze Polonia w Warszawie można oglądać spektakl 7 sekund wieczności. To jest zupełnie świeża rzecz z czerwca w przekładzie Marka Szalszy i też w jego reżyserii. I to pokazuje, że ten dramaturg tutaj bardzo, bardzo istnieje i tam też mamy ciekawą historię, wcześniej na to nie trafiłam, ale była taka aktorka, Hedy Lamarr się nazywała i ona uchodziła w swoim czasie, w latach 30. za najpiękniejszą kobietę świata, za najpiękniejszą aktorkę Hollywood. Zagrała nagą scenę w filmie Ekstaza. To było przed wejściem kodeksu Heisa, więc jeszcze coś takiego miało. To nie był akurat film jeszcze amerykański, tylko europejski. Jako 19-latka zagrała tę rolę. Postrzegano ją jako taką właśnie skończoną piękność. Wyszła za handlarza bronią, ale później ona była żydowskiego pochodzenia, on też, ale on handlował bronią właśnie z faszystami. Jedyny chyba pożytek z tego małżeństwa był taki, że ona miała szansę rozwinąć swoje zainteresowania techniczne, bo się okazało, że jest to osoba niezwykle utalentowana technicznie i podobno jakiś tam fragment protokołu dzisiejszego Wi-Fi czy GPS-ów czy innych rzeczy, z których korzystamy na co dzień, zawdzięczamy właśnie tej kobiecie. I z tego tematu właśnie Turini wydobywa to zderzenie pomiędzy piękną kobietą jako ideałem, tak i gdzieś tym drugim wątkiem. To przekręciłam. Bardzo dziękuję za dopowiedzenie. Tak, bo jakoś spojrzałam, że dwa razy mam to samo nazwisko, racja. To przepraszam, to rzeczywiście tutaj dziękuję serdecznie. Jakoś to przeoczyłam. To może tyle bym powiedziała na temat Turiniego. Jeszcze tutaj chciałabym coś powiedzieć na temat Silke Hassler, która też przynajmniej dwukrotnie wedle mojej wiedzy w Warszawie była. Myślę, że więcej razy, dwa razy miałam przyjemność ją tutaj widzieć. Właśnie razem z Peterem Turinim, kiedy raz były wystawiane ich sztuki w takim, czy wystawiane, to były próby czytane, z tego co pamiętam, i był właśnie całkowicie szczęśliwie, czy totalnie szczęśliwie, nigdy nie pamiętam tego tytułu. To jest sztuka o dwojgu młodych ludzi, którzy mieszkają obok siebie w mieszkaniach i
wydaje się, że każdy z nich jest spełniony, każdy z nich udaje, że życie prywatne funkcjonuje fantastycznie, a później dopiero stopniowo w tej rozmowie odkrywamy, że każdy skrywa straszną pustkę. I też nie zdradzę zakończenia, w każdym razie jest to taka sztuka bardzo mocno w stylu Turiniego, gdzie dwoje ludzi jakoś tam właśnie musi, no to jest po prostu takie polowanie na szczury współczesne. Zresztą często się mówi, że Silke Hassler rozumie niepokoje 30-40-latków, że ona dobrze portretuje to pokolenie. I jeszcze drugie opowiadanie, drugi dramat, o którym chciałam powiedzieć, nazywa się Eliminacje i tu akurat miałam przyjemność widzieć pełną inscenizację w reżyserii Emilii Sadowskiej. To było w Teatrze Stefana Jaracza w Olsztynie o mężczyźnie, który szuka partnerki życiowej w szpitalu psychiatrycznym, bo twierdzi, że wszędzie indziej można zostać zranionym, tak, a ten szpital psychiatryczny to jest to miejsce, gdzie nie jesteśmy nie osłaniamy się pewnymi maskami. Jest to oczywiście bardzo, bardzo też taka no, ciekawe studium psychologiczne. Tutaj spróbuję znaleźć nazwisko osoby, która Katarzyna Stochalska, która przygotowała scenografię do tego spektaklu, bo właśnie ta scenografia była też ważnym elementem. W wielu recenzjach pojawiał się ten wątek, więc w jaki sposób Silke Hassler jest obecna na polskich scenach, ten tekst Eliminacje był tłumaczony przez Karolinę Bikont. Czyli nie jest to zupełnie jakieś takie nazwisko tutaj nieobecne, natomiast oczywiście ćwierć wieku dzieli Silke Hassler i Petera Turiniego, no i to oczywiście wiele zmienia. To może, żeby nie zabierać czasu, przekażę głos pani profesor Firazie, chyba że ty, Krzysztofie, przepraszam, porządziłam się, może ty chciałbyś coś powiedzieć. Znaczy, chciałem przede wszystkim ci bardzo podziękować za tę panoramę utworów Turiniego, bo zgadzamy się tutaj wszyscy z tobą, z tym, co powiedziałaś. Ja bym tak do tej naszej dalszej dyskusji jakby wyciągnął może parę rzeczy z tego i jakby przypomniał, o czym mówiłaś. Zwróciłaś uwagę na język. Wydaje mi się, że to jest ważny temat też w tym tekście, u Turiniego zawsze, zresztą w Teatrze Austriackim, to nie muszę państwu mówić, jak ważny jest to aspekt. Gra językiem, też zabawa dialektem, dialekt i tak dalej. To jest ważna rzecz. Na pewno warto podkreślenia jest to, co powiedziałaś o tych postaciach kobiecych, że one nie są u Turiniego drugorzędne. Te kobiety są zawsze równoważne albo wręcz jako postaci ciekawsze niż postaci męskie. Ja tu wymieniłem, oprócz oczywiście tych dwóch najwcześniejszych, te późne teksty, tak i w Gościnności, tak jest dokładnie, że mamy też jego i ją i to właśnie ona jest tą aktywną osobą, to ona jest tą, która jakby otwiera to małżeństwo na nowo, na siebie i na świat, więc jest tutaj na pewno tą lepszą połówką po prostu. No i podobnie jest też w tej sztuce Alzheimer we dwoje, tak? Tu mamy też znowu jego i ją i to są partnerzy rozmowy, tak? I to chyba warto podkreślić. I jeszcze taki drobiażdżek, o tym nie myślałem wcześniej, to jest to pojęcie zombie, które przeniosłaś z Taboriego, bo tam rzeczywiście mamy prawdziwe zombie. To informacja dla tych z Państwa, którzy nie czytali jubileuszu Taboriego. Tam rozmawiają po prostu żywe trupy na cmentarzu ze sobą, więc takie osoby nazywamy dzisiaj zombie. Pytanie, na ile ci nasi bohaterowie, którzy są zmęczeni, na pół żywi, nie są takimi trochę zombie w tym świecie, który ich otacza. No to tylko tyle. Te trzy takie rodzynki chciałbym wyłowić. A teraz już oddaję głos pani profesor Firazie. Joanna, bardzo proszę, to jest twój czas. Dziękuję, Krzysztof. Tak, moje 5 minut. Otworzyliście mnóstwo wątków, więc ja chyba odwołam się do twojego pytania wywoławczego, co mi w duszy gra, żeby to jakoś tak dla siebie też uporządkować, więc też zacznę od Turiniego i ustawię go troszkę w szeregu, też tak dla Państwa porządkując. Turini bowiem ma taką opinię, a potem spróbuję przejść do sztuki i powiedzieć to, co dla mnie
jest, w moim oglądzie jest jakoś istotne, co ja cenię. Więc zaczynając od autora, żeby spróbować go zobaczyć w jakimś szerszym wachlarzu autorów austriackich, to wydaje mi się, że warto zwrócić uwagę, dużo o tym mówiliście, natomiast nie padło to hasło, że mówiłeś Krzysztofie o pierwszych dwóch sztukach, Turiniego, ta pierwsza jego faza, prawda, lata 70. Ta faza jest określana jako teatr szoku, a w ogóle sam Turini jest jednym z, oprócz Tomasa Bernharda czy Elfriedy Jelinek, prawda, takim enfant terrible, czyli kimś, kto mocno prowokuje, kto reprezentuje teatr czy w ogóle literaturę tak zwaną zaangażowaną, prawda, czyli zaangażowaną mocno politycznie, zaangażowaną społecznie, aktualną, gdzieś dotykającą pulsu czasu i pulsu problemów. I myślę sobie, że Turini takim autorem pozostał, patrząc na te lata, długie już jego duży dorobek, prawda, na te lata twórczości, natomiast zmieniły mu się trochę środki wyrazu i w odróżnieniu od tych takich akcjonistycznych bym nazwała, może odrobinę nawet takiej agresywnej prowokacji właśnie w tych dwóch wymienionych przez ciebie, Krzysztofie, sztukach, przeszedł do takich, bym powiedziała, bardziej wyrafinowanych środków wyrazu, do bardziej wysublimowanych właśnie, do bardziej takich intymnych na swój sposób, co nie znaczy, że on dalej nie prowokuje. Prowokuje, podejmując ten stale ważny, no w obszarze niemieckojęzycznym w szczególności, problem brązowej przeszłości, prawda? I jak się okazuje, oboje autorzy potrafili wydobyć na światło dzienne coś, temat owych marszów śmierci, które są pewną białą plamą, które stanowią pewien ciągle jeszcze temat tabu, a musimy pamiętać o tym, że no, Austriacy w jakiś sposób próbowali się na takiej płaszczyźnie kolektywnej rozliczyć, tak, z tą brązową przeszłością. Próbowali trochę rozliczyć też Kościół, że to są właściwie takie lata 90., prawda, gdzie w takiej przestrzeni publicznej te tematy stały się pierwszoplanowe i jakiś rodzaj tej tak zwanej Trauerarbeit, prawda, takiej pracy żałoby w tych 90. latach odbyli. Tak, i myślę sobie, w tym kontekście ważny wątek pewnie dla nas do dyskusji, byłabym tu bardzo ciekawa oglądu Państwa, będzie to, no, jakie emocje ten tekst budzi właśnie w naszym kraju, który znajduje się, ostrożnie mówiąc, no, w innym punkcie, prawda, gdzie tak zaryzykowałabym takie twierdzenie, że ta praca żałoby nad przeszłością, to takie odpłakanie tego czasu właściwie w takich kolektywnych formach się nie odbywa, że my takich rytuałów, powiedzmy sobie, nie mamy. I że ta sztuka być może dla Państwa, moja lektura taka właśnie była, no, budzi też takie skojarzenia z polskim tutaj gruntem, prawda? Ale to na razie tak biorę w nawias. Wydaje mi się, że no, ten potencjał taki właśnie prowokacyjny w tym tekście jak najbardziej jest. To, co chciałabym powiedzieć jeszcze, co jest dla mnie istotne, oprócz właśnie tej stale aktualnej problematyki, którą gdzieś Turini podejmuje, co ja w nim szczególnie cenię i co można przeanalizować na przestrzeni już tych dekad jego twórczości, to jest, o czym wspomniała pani Agnieszka, jest z całą pewnością takie pochylenie się nad małym człowiekiem, małym, ale właśnie w takim dobrym, pozytywnym sensie, czyli nad człowiekiem takim gdzieś społecznie nieznaczącym, nieuprzywilejowanym, gdzieś stojącym na marginesie.
Wiele przykładów takich postaci tutaj padło, które są jakoś wyjęte właśnie poza nawias. Czy to będą bezrobotni, tak? Czy to będą migranci, czy to będą inni ze względu na odmienność seksualną na przykład. Czy to będą, nie wiem, przychodzi mi do głowy przeurocza postać 50-letniej prostytutki, prawda, która w sztuce Aus Liebe z miłości, która zresztą jest w repertuarze Łódzkiego Teatru Jaracza już od 2 lat. Zgłasza się, prawda, do panów policjantów, skarżąc się, że naciera o to konkurencja młoda ze wschodu, prawda, i że należałoby koniecznie coś z tym zrobić. I w tym kontekście właśnie myślę zawsze, że można na bazie tekstów Turiniego pisać piękne portrety ludzkie, które są wykonane za pomocą takich drobnych, bym powiedziała, pociągnięć pędzla, bo my się zazwyczaj o tych postaciach za wiele nie dowiadujemy i tak jest też w naszej sztuce, co mnie absolutnie uderzyło, bo możemy o nich spokojnie powiedzieć, że oni coś reprezentują, prawda, że oni są typami, że mamy tak generalnie do czynienia z dwoma grupami osób, jak powiedziałeś też Krzysztofie, prawda, z jednej strony mamy tą grupę właśnie no, ofiar powiedzmy, grupę Żydów węgierskich, a z drugiej strony mamy społeczność lokalną i o każdej z tych postaci nie wiemy za wiele. Jak pomyślimy na przykład o przepięknej w naszej sztuce postaci skrzypka, który wypowiada na scenie właściwie tylko swoje imię i nazwisko. Oprócz tego wykonuje pewną melodię, prawda, o której dowiadujemy się, że jest smutna, że jest melancholijna i że może irytować. To uderza mnie to, że za pomocą tak właśnie drobnych informacji i tak niewielu środków Turiniemu udaje się za każdym razem stworzyć żywe postaci, które nas jakoś dotykają, które nas poruszają. Muszę od razu myśleć, skrzypek jest taką jedną postacią, ale muszę koniecznie też pomyśleć o samym, w tym kontekście o samym Gandolfie, który no niby jest taką postacią pierwszoplanową, który tam sporo mówi, opowiada właśnie o librettcie, prawda, owej operetki, ale właściwie my czujemy go i rozumiemy dramat tych ludzi wtedy, kiedy on, a dzieje się to 2 razy w sztuce, odchodzi od tego swojego typowego zachowania, prawda, schodzi z tej płaszczyzny takiej radości, ach, wystawmy tutaj coś fajnego, kiedy upada na kolana, prawda, kiedy zgina się gdzieś pod ciężarem tej rzeczywistości, w której jak najbardziej on wie, że są, prawda, bo możemy mieć przez chwilę takie poczucie, że być może on gdzieś znajduje się trochę poza czasem, że fantazjuje, prawda, a to natychmiast nas osadza w tu i teraz, w tej rzeczywistości, w której jesteśmy. I to jest coś takiego, co ja bardzo cenię u Turiniego właśnie. Takie pochylenie nad człowiekiem, który gdzieś jest na marginesie, a on jednocześnie żyje, prawda? Jednocześnie nas porusza, tak jak poruszają nas, myślę, wszystkich Państwa te postaci. I teraz przechodząc od tego pewnego poziomu ogólności, co jest dla mnie ważne u Turiniego, do naszej sztuki, to myślę sobie, no, że oczywiście po pierwsze ważne jest wydobycie tej białej plamy, prawda? Czyli próba opowiedzenia o tym, czego no, historia jeszcze jakoś tam nie przepracowała, czy pamięć kolektywna nie przepracowała. Ale to, co chyba najbardziej mi się podoba, to jest też, pani Agnieszka o tym wspomniała, to jest to, jaką formę Turini znajduje dla
właśnie takiej, a nie innej historii, prawda? Bo no, rzeczywiście on nie epatuje koszmarem, prawda? My nie mamy tam jakichś takich wydarzeń na scenie, które by nam odbierały mowę. Innymi słowy, że Turiniemu udaje się osiągnąć balans między bardzo głębokim tragizmem, który sięga wymiaru misterium pasyjnego, a z drugiej strony z pewną taką właśnie lekkością formy. I uzyskuje to za sprawą wpisania w ten tekst no, co najmniej kilku gatunków. Wszystkie te gatunki, tak generalnie bym powiedziała, one się sprowadzają do formy, którą znamy, nie jest nowa bynajmniej, czyli tragikomedia, prawda? Gdybyśmy sięgnęli no, w twórczości powiedzmy tutaj tej niemieckojęzycznej, no to dojdziemy do lat 50. XX wieku, do Dürrenmatta, prawda, który stosowną teorię, czym jest tragikomedia, sformułował, mówiąc, że to jest ta jedyna adekwatna, która nam umożliwia opowiedzenie o tym, co się dzieje tu i teraz. I z tego korzysta Turini, ale właśnie, czyli, no ale jak weźmiemy pod uwagę, że mamy te powiedzmy 70 lat już pisania tragikomedii, to moglibyśmy powiedzieć, no tak, nic nowego, prawda? Pani Agnieszka wspomniała też o tym filmie Beniniego, ja też o tym pomyślałam, Życie jest piękne, La Vita Bella, gdzie właśnie duża dyskusja na ten temat się roztoczyła, co wolno, gdzie są właśnie te granice, na ile można przedstawić Holokaust i jak można go przedstawić. I też wydawałoby się, no mój Boże, cóż można jeszcze tak, do tego dodać? Otóż myślę sobie, że właśnie można i że Turini tego dokonał za pomocą wpisania w ten tekst licznych kodów kulturowych i uzyskując taką bardzo dużą, bardzo gęstą siatkę znaczeń i odniesień. I te odniesienia wynikałyby z różnych gatunków. Jeśli będziemy mieć na to czas, to chętnie Państwu pokażę tutaj taki za chwilę jeden slajd, który to spróbuje zbierać, ale myślę, że rzecz się ostatecznie sprowadza do tego, że te postaci, te ofiary Holokaustu ostatecznie są pokazane w im głębokim tragizmie, że są figuracjami Chrystusa za sprawą misterium męki pańskiej. No a jednocześnie właśnie mamy ten balans, prawda, to wyważenie takiej pewnej lekkości, komediowości. Nie wiem, czy chcemy spojrzeć na ten slajd, myślisz Krzysztofie, tak? To spójrzmy tak króciutko tylko, żeby sobie uświadomić, o czym mówimy. Już tutaj biegnę ze slajdami dalej. Tak, właśnie mówię o tym synkretyzmie gatunkowym, bo spójrzmy, mamy spięcie i też jak pomyślimy o oryginale i o tłumaczeniu, to mamy spięcie co najmniej kilku gatunków. Mamy po pierwsze elementy sztuki ludowej. No dobrze, sztuka ludowa ma długą tradycję w literaturze austriackiej od XIX wieku, Rajmund, Nestroy. Potem mamy co najmniej dwie fazy takie ważne w XX wieku, lata 20-30 z Chorwatem, prawda, jako taką naczelną postacią, może Zuckmajerem jeszcze. I mamy lata 60. wysyp sztuki ludowej. Sztuka ludowa łączy w sobie elementy banalne i literackie, prawda, czyli ten styl wysoki i niski. I to jest
czymś takim, co spaja, bym powiedziała, te różne gatunki. Również w oryginale znajdziemy na jednej, zastanawiałam się właściwie, jak to sobie Turini wymyślił, bo na jednym wydaniu znajdziemy właśnie taki podtytuł Volksstück, ale gdzie indziej znalazłam właśnie Volksoperette, prawda? Czyli z kolei mamy włączenie jeszcze gatunku operetki, który jest pierwotnie według wzorca paryskiego, francuskiego, ma taki charakter frywolny, ale nas interesuje bardziej operetka wiedeńska, która z tej frywolności stworzyła taki charakter sentymentalny tych tekstów z centralnym elementem dramaturgicznym walca wiedeńskiego. No i tutaj myślę sobie, ważne jest w kontekście naszej sztuki, żeby zauważyć, no, czemu służyły te operetki wiedeńskie. Wyrzuciłam tutaj Państwu kilka tytułów, takich najbardziej znanych, ale rzecz sprowadza się do tego, co myślę, że wykorzystał Turini w naszej sztuce, że operetki wiedeńskie miały służyć z definicji łagodzeniu konfliktów, które były wpisane w ten trudny taki organizm Austro-Węgier, liczne problemy, prawda, z antysemityzmem, ale przecież mamy do czynienia z organizmem takim wielonarodowościowym. Monarchii austro-węgierskiej, wieloetnicznym czy wieloreligijnym, prawda? Więc one tworzyły jakiś rodzaj utopii i ta utopijność, myślę sobie, jest wpisana głęboko w nasz tekst. No i oczywiście mamy przecież tą konstrukcję szkatułkową i czytamy choćby, że pozwolę sobie przytoczyć takie miejsce z aktu czwartego, gdzie czytamy w didaskaliach, że oto wszystko wygląda jak misterium, ale przy odrobinie fantazji można sobie wyobrazić, że jest to operetka. Czyli ta banalność operetki, a jednocześnie nakłada się na to sztuka pasyjna. No a z kolei sztuką pasyjną wchodzimy też w głęboką tradycję w obszarze niemieckojęzycznym. Być może Państwo znają tą miejscowość Oberammergau w Bawarii, prawda, gdzie do dziś stale od 1634 roku wystawiane są takie sztuki pasyjne, które tak jak operetki posługują się tekstem mówionym, ale też tekstem śpiewanym i które opowiadają oczywiście o misterium cierpienia i śmierci Chrystusa, ale też mają ten walor pewnej, czy miały pierwotnie walor autoprezentacji społeczeństwa. I myślę sobie, że to też Turini wykorzystuje, prawda? Ten gatunek jako ten, który ma nam przybliżyć pewne profile ludzkie, no a jednocześnie właśnie opowiedzieć historię Holokaustu w tym głębokim tragizmie jako, czy tych naszych bohaterów przedstawić jako figuracje chrystusowe. Nie bez powodu przecież Gandalf zakłada właśnie ten, a nie inny kostium, prawda, Chrystusa. To jest też bardzo ciekawe, prawda, że ten przeuroczy krawiec ubiera się w strój Barabasza, licząc na to, że właśnie ten Barabasz to był ten, któremu udało się ocalić skórę, prawda? No i mamy jeszcze figurację Judasza. Kończąc może tą moją też przydługą wypowiedź, pomyślałam sobie, że zrobimy może taki akcent muzyczny, przepraszam, nie w tą stronę się posunęłam, bo chciałabym, żebyśmy chwileńkę się zatrzymali nad tą właśnie operetką wiedeńską, która jest istotna w naszym tekście, właśnie Wino, Blut, prawda, wiedeńska krew, która to operetka głęboko jest, myślę, z perspektywy Turiniego i Hassler jest głęboko ironiczna. Dlaczego? Myśląc o Wino Blut, mamy na myśli dwa zjawiska kulturowe. Po pierwsze, mamy na myśli walca Johanna Straussa syna, czyli króla walca. I ten utwór w zależności od dyrygenta trwa tak od 10 do 12 minut.
premiera, widzą Państwo, w 1873 roku na okoliczność, ja tutaj się obniżę, Państwo zobaczyli to towarzystwo, które nas, to zdjęcie po prawej stronie, to nas wprowadza, myślę, dosyć też mocno osadza w tym klimacie, w którym jesteśmy, właśnie takiej utopijnym, takiej pewnej fasadowości, pewnej takiej ekskluzywności wręcz. No a po drugie Wiener Blut to także operetka komiczna Adolfa Müllera, w której wykorzystano 30 czy 31 różnych walców właśnie Johanna Straussa syna. Sukcesem zakończyło się drugie wystawienie dopiero z 1905 roku w Teatrze An der Wien. Ci dwaj autorzy libretta, Wiktor Leon i Leo Stein, padają w naszym tekście. Są też właśnie autorami Wesołej Wdówki, Franza Lehara, i dowiadujemy się też z naszej sztuki, że tematem są eskapady miłosne hrabiego Cedlau, prawda, który tam no, niby jest w związku szczęśliwym, prawda, z małżonką, hrabiną, jednakowoż pod nieobecność owej hrabiny dopuszcza się zdrady z kochanką i mam właśnie takie qui pro quo, prawda, czyli tą banalną treść taką, która gdzieś ma kontrastować z tą powagą, którą my uzyskamy, prawda, jak spojrzymy na tekst Turiniego. No i teraz może byśmy sobie posłuchali, o który walc chodzi. Myślę, że każdy z Państwa natychmiast go skojarzy. Zobaczmy sobie, jeśli mnie się uda teraz przełączyć, to chwilkę sobie posłuchajmy. Mam nadzieję, że będzie słychać. Thank you.
Tak, więc tutaj mamy tą ironię, prawda, to wskazanie na ową ekskluzywność jakby takiej trochę niebieskiej krwi, można by powiedzieć, prawda, a jednocześnie no i w ogóle za sprawą tej opery można powiedzieć, że został wystawiony pewien pomnik, prawda, na cześć Wiedeńczyków i Wiedenek, no a jednocześnie wyczuwamy, prawda, jak myślimy o tym państwie wielonarodowościowym, że tu jest potężna ironia. I jeśli już jesteśmy przy prezentacji, to chciałabym na koniec Państwu jeszcze tylko króciusieńko wskazać na tytuł, bo on taką samą ironię w sobie zawiera jak tytuł Wiener Blut. Mianowicie Jedem das Seine jest idiomem pierwotnie pochodzącym z łaciny, prawda, sum cuique, i oznacza zasadę sprawiedliwego podziału dóbr, czyli takie godne życie, ostatecznie niekrzywdzenie, prawda, znajdziemy kilka co najmniej takich dokumentów o tej zasadzie mówiące. Polski tytuł bardziej nawiązuje do Nowego Testamentu. Tutaj Państwo mają cytat, prawda, to jest takie dosyć podły, można powiedzieć, moment, kiedy faryzeusze próbują jakby zostawić pułapkę na Chrystusa i pytają Go, czy wolno płacić podatek Cezarowi, czy nie, wskazując na taki moment, że albo Chrystus narazi się Cezarowi, albo straci sympatię ludu, prawda? Jezus przejrzał ich przewrotność i rzekł, czemu mnie wystawiacie na próbę, obłudnicy? Pokażcie mi monetę podatkową. Przynieśli mu denara, on ich zapytał, czyj jest ten obraz i napis? Odpowiedzieli, Cezara. Wówczas rzekł do nich, oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga. Gdy to usłyszeli, zmieszali się i zostawiwszy go, odeszli. Homiletyka zwraca uwagę w przypadku tego fragmentu właściwie na taką najważniejszą zasadę rozdziału religii od państwa. Choćby Albert Schweitzer pod taką by się pewnie wykładnią tutaj podpisał. Ciekawą rzeczą jest jednakowoż w kontekście naszej sztuki recepcja tego hasła, bowiem taki właśnie napis znajdował się nad, uwaga, nie wejściem, jak choćby w Auschwitz, Arbeit macht frei, tylko nad wyjściem z obozu Buchenwald, co oczywiście oznaczało, że więźniowie cały czas musieli konfrontować się z tym napisem, co naturalnie znaczyło, no właśnie to jest to, co wam się teraz należy. Czyli w tym sensie również mówiłam o owych kodach kulturowych, prawda, które tutaj pogłębiają nam ten tekst. I żeby jeszcze tej perfidii nie było dość, to ten napis wykonał artysta Bauhausu, czyli taki reprezentant sztuki zdegenerowanej, niejaki Franz Erlich, więziony właśnie w tym oto obozie. Tak, więc mamy tą podwójność, jak gdyby mamy ten bardzo dobrze chyba wyważony właśnie u Turiniego, prawda, jakiś taki balans. No, takich dwóch światów, prawda, głębokiego tragizmu i jednocześnie takiej pewnej lekkości. Tak, na ten moment myślę, Krzysztofie, tak. Bardzo dziękuję, Joanno. No, dowiedzieliśmy się bardzo wiele od Ciebie, no bo mówiłaś nam i o synkretyzmie gatunkowym, wydaje mi się, że to jest bardzo ważne w kontekście tego tekstu, i o Volkssztuk, i o też tej wielowarstwowości właściwie każdej sceny tutaj, albo każdego zachowania w tym tekście. Dziękuję Ci bardzo też za ten akcent muzyczny. Muszę powiedzieć, że jesteś prekursorką na naszym seminarium. Po raz pierwszy ktoś odważył się, i to byłaś ty, no właśnie włączyć tutaj nagranie. Pięknie to wyszło. No też oczywiście dziękuję za ten tytuł, prawda? To on jest tutaj bardzo ważny, to jeden design i te różne konteksty. No mówiłaś o bardzo wielu rzeczach też jeszcze. Mówiłaś o tym, że Turini pisze o ludziach z marginesu,
prawda, tych porzuconych, odrzuconych, biednych i tak dalej. Ja bym to po prostu powiedział, że pisze w pewnym sensie o wykluczonych. I to go też być może czyni wiecznie aktualnym, wiecznie nowoczesnym i wiecznie młodym, bo młodzi dramatopisarze, młode dramatopisarki właśnie o takich ludziach piszą dzisiaj w Austrii. I tutaj Turini, mimo tego, że ma już swoje lata, no urodził się w 1944 roku, dotrzymuje im kroku. I na koniec zostawiłem to, o czym powiedziałeś, bo wydaje mi się, że to jest też, no chyba jakoś może nas otworzy też trochę na rozmowę, to jest to odkrywanie białej plamy, odkrywanie białych plam, prawda? To, co Turini tutaj tym swoim tekstem czyni, chce opowiedzieć pewną historię. I no mnie się wydaje, że to jest ciekawe, w jaki sposób on te białe plamy odkrywa, bo na pewno robi to inaczej niż ci, których do tej pory czytaliśmy, niż Jelinek, niż nawet Palmetshofer, niż tekst Pan Karl, bo w tych tekstach, które wymieniłem, mieliśmy bardzo czytelny podział na ofiary i sprawców, wydaje mi się. Te światy się nie przenikały, role były w nich jednoznacznie rozdzielone, żeby uprościć. Mieliśmy tam Schwarz charaktery i mieliśmy ludzi przyzwoitych, a w Turiniego wydaje mi się, ten świat się trochę skomplikował i nagle, no oczywiście, że mamy nadal ofiary, mamy nadal ze strony ofiar, mamy nadal sprawców, ale się okazuje, że ci sprawcy w tym tekście, no to nie są tego typu sprawcy, albo nie tylko tacy, których znamy z tych wcześniejszych tekstów czytanych u nas. I dlatego to jest takie, moim zdaniem, no, subwersywne to odkrywanie tej białej plamy. Warto by się było nad tym może tu jeszcze pochylić. Ale teraz wydaje mi się, no, czas wreszcie, żeby może Państwo, nasi mili słuchacze, nasi mili goście, jeśli chcieliby Państwo coś powiedzieć o tym, jak Państwo ten tekst czytali, co Państwo się w tym tekście podobało albo nie podobało, albo co Państwa zaskoczyło, to bardzo proszę. Teraz mogą to Państwo uczynić. My chętnie posłuchamy i przyłączymy się do tego, co Państwo nam powiedzą. Czy są tacy? Jeśli tak, to proszę napisać na czacie, zgłaszam się do głosu i wtedy będziemy wiedzieli, że tak to jest. Magda Darok się zgłasza. Prosiłem o czat, a teraz tego czatu nie mogę odnaleźć. Nie, Magda Darok się zgłosiła na czacie. Ale jak już się zgłosiła Magda, to bardzo proszę. Tak, Magda. Nie chciałam się zgłaszać, ale jest cisza, tak się zgłoszę. No pytanie, co jest zaskakujące w tym tekście? Oczywiście zakończenie jest zaskakujące, prawda? I tutaj oczywiście są tam takie elementy, kiedy nam ten śmiech grzęźnie w gardle, na przykład właśnie to mieszanie tej zupy, no kiedy właśnie wiemy, jak to było, jak wyglądały realia obozowe. Ale to zakończenie to jest taki rzeczywiście taki, no po prostu nie wiadomo, co na to wszystko powiedzieć, prawda? Na poprzednim spotkaniu odnieśliśmy się trochę do Schillera, tego jego tekstu o teatrze, prawda? I właściwie ja czytając te burleskę, te komedie, no też jakby tego Schillera gdzieś tam miałam z tyłu głowy, prawda? Że właśnie jak już podejrzewam, że to nie wszystko nie było takie piękne, jak nam tutaj Turini to przedstawił, ale ten jakby ten właśnie scena nam daje taką nadzieję, że taką ułudę, że jednak jeszcze gdzieś są dobrzy ludzie, no że tam że ci ludzie zostaną uratowani, prawda? I nagle potem jest to zakończenie i tutaj ta iluzja całkowicie zniszczona. Nawet w sztuce też chyba ta Poldi mówi w pewnym momencie, ja tak lubię teatr, człowiek zapomina, że życie jest straszne. I Turini nas wciągnął trochę w tę grę też troszkę zapomnieliśmy właśnie przez te konwencje tej burleski. Nawet jeżeli ten skrzypek tam się słaniał na nogach, no to jakby weszliśmy, przynajmniej jak czytam to po raz pierwszy właściwie, dlatego też miałam to tak na świeżo, weszliśmy w te iluzje i nagle jest to zakończenie
i to zakończenie jest nie bez powodu na końcu. No, gdyby to była przedmowa, no to by nas chciał autor przygotować na to, a to jest taka właściwie, to zakończenie pełni taką rolę posłowia, kiedy autor mówi już swojemu czytelnikowi, teraz już wiesz to samo co ja i możemy sobie na ten temat porozmawiać, prawda? No, właściwie kończy się ten dramat i nie ma z kim o tym porozmawiać właśnie. To dla mnie było takie straszne w tym, dlatego cieszę się, że się ci odbyło to spotkanie, że możemy sobie o tym porozmawiać. I tutaj jeszcze korzystając, że mam prawo głosu, że mam głos, ponieważ i Agnieszka, i Joanna odniosły się do tego filmu Życie jest piękne, prawda? Do tego pytania, czy wolno tak na Holokauście, no, przedstawiać Holokaust. Ja tu odniosę się do eseju Imre Kertesa, to słynny jego esej, do kogo należy Auschwitz, opublikowany w Die Zeit w 1998 roku, kiedy właśnie Kertes, który sam był, przecież przeżył Auschwitz, Kertes należał do zwolenników, znaczy bardzo, bardzo mu się podobał ten film Beniniego i należał do jego zwolenników, a nie przeciwników. I Kertes zwraca uwagę na to, tutaj cytuję, akurat mam na półce ten jego esej, a przede wszystkim nie zrozumieli krytycy filmu, że zamysł Beniniego nie był wcale komiczny, ale tragiczny. I to, co on pisze o tym filmie, właśnie możemy to odnieść też do Jeden das Seine, prawda? Znowu cytuję tutaj Kertesa. W ciągu pierwszych 20-30 minut wydaje się nam, że oglądamy starą burleskę. No to jest właśnie Turini, prawda? I Kertes zwraca uwagę na to, że właściwie nie chodzi o to, żeby odtworzyć rzeczywistość obozów, chociaż jemu się właśnie to udało, znaczy właśnie na przykład tą zupą, tym mieszaniem zupy, prawda? Jemu się to udaje. Znowu ostatni cytat, tu chodzi, idzie o coś zupełnie innego. Prawdziwy jest duch tego filmu, jego dusza. Ten film jest jak pradawne zaklęcie, które porusza nas siłą baśni. Jeżeli to odniesiemy do jeden design, no to właśnie Turini to pokazuje, znaczy te beznadzieje, tak, prawda, że mamy takie zakończenie, jakie mamy tam, prawda? To było dla mnie wstrząsające. No to tyle może. Dziękuję. Na razie. Dziękuję bardzo, Magdo. No mnie się, zanim oddam głos Kamili, bo widzę, że się Kamila, a potem pan Artur, mnie się wydaje, że ty chyba tutaj utrafiłaś w sedno w tym tekście. To znaczy, tu idzie właśnie o tę dwoistość wszystkiego w tym świecie i w obrazie tego świata. Tutaj nic nie jest jednoznaczne, nic nie jest jasne i to właśnie te, no, cała rzecz polega na tym, że my wierzymy i w jedną płaszczyznę tego tekstu, i w drugą płaszczyznę tego tekstu i nie wiemy, której mamy przyznać rację. Jeśli mogę tak jeszcze przed Kamilą i przed panem Arturem powiedzieć dwa słowa, bo ty powiedziałaś też, żebym nie zapomniał o tym, że nie idzie tu o odtworzenie pewnej sytuacji, prawda? Bo ja tu wspominaliśmy wcześniej o Rechnic i Jelinek w Rechnic opisuje pewien fakt, tak? To znaczy ona nadaje literacką formę pewnemu brutalnemu, bezsensownemu wydarzeniu, tak? Temu rozstrzelaniu w bestialski sposób 180, a być może 200 robotników przymusowych węgierskich, żydowskiego pochodzenia. I tu możemy zapytać, ja też no, czytając ten tekst, pytałem sam siebie, czy Hassler i Turini też opisują jakieś autentyczne wydarzenie? Czy rzeczywiście była taka stodoła i w niej zginęli ci właśnie pracownicy operetki z Budapesztu? I gdzieś tam dotarłem oczywiście w materiałach przy książce, jest wywiad z nimi i pada to pytanie, czy to się wydarzyło naprawdę? I to się nie wydarzyło naprawdę, odpowiadają. Nie było takiej, tej konkretnej stodoły. Natomiast po pierwsze istniały dwie takie postacie, które się w tym tekście znajdują. To jest ta
Trudl i to jest Gandalf. Gandalf, Gondol, nie chcę tutaj powiedzieć. Przepraszam, bardzo nie chcę pomylić nazwiska. I Turini mówi, że tak, my mamy opisy tych postaci, z tym, że nadaliśmy im inne nazwiska. Więc to jest ten element autentyczności w tekście, taki bezpośredni. Natomiast istnieje cała masa sprawozdań i cała masa informacji o tego typu i podobnych stodołach i innych miejscach, w których zabijano mniejsze i większe grupki Żydów właśnie w marcu, w kwietniu i jeszcze w maju 1945 roku. Ja tego tu Państwu nie będę odczytywał, ale rzeczywiście można znaleźć no niemalże całą listę małych miasteczek i miejscowości, których nazwy nawet nam, germanistom, nic nie powiedzą, bo musielibyśmy ich szukać dopiero gdzieś na mapie, zastanawiać się, gdzie to właściwie jest. I my wiemy, że w tym i w tym miejscu, nie wiem, 14 kwietnia zabito, rozstrzelano tylu mężczyzn, tyle kobiet i tak dalej. No nie wiem, 18 kwietnia kazano wejść do jakiegoś głębokiego rowu z wodą i rozstrzelano tyle osób. 96 osób zostało spalonych w jakimś budynku i wiemy kiedy, gdzie i tak dalej. I informacja, że taki ostatni masowy mord odbył się między 2 a 3 maja w Priel. I tam po prostu SS rozstrzelało 223 więźniów, 223 Żydów. I to było z 2 na 3 maja, czyli zakładamy, że też w nocy. Więc mimo tego, że ten tekst nie opowiada nam czegoś, co się wydarzyło naprawdę, to opowiada jednocześnie o czymś, co się wydarzyło naprawdę. Tak? Więc to tylko jeśli chodzi o to odtwarzanie, o którym mówiłaś. A teraz oddaję głos Kamili, bo się zgłosiła. Bardzo proszę, Kamila. Dziękuję Ci bardzo, Krzysiu. Więc ja przede wszystkim z dużym napięciem wysłuchałam Waszych wprowadzeń. Bardzo jestem wdzięczna Joannie za to wprowadzenie wątku kodów kulturowych, które się tutaj pojawiają i tej całej sieci odniesień zarówno do form literackich, jak i do wydarzeń, które miały miejsce w czasie II wojny światowej. Ja sama przyznam się szczerze, że czytałam ten tekst zupełnie inaczej niż Wy i w związku z tym chciałam wprowadzić jeszcze kolejny wątek, a mianowicie wątek gry. Dlatego, że to nie jest tylko tak, że mamy świat w świecie, mały teatr świata w wielkim teatrze świata, zamkniętą stodołę na arenie sceny wojny. Jakby cała akcja jakby sugeruje takie budowanie gry, która ma być z jednej strony jakimś zbawieniem, a z drugiej strony jest pewną iluzją, świadomie podejmowaną iluzją. Jeżeli pójść tym tropem, który wyznaczył kiedyś Gadamer, kiedy się zastanawiał nad aktualnością piękna i mówi, że jakby cała, znaczy wartość obecnie, wartość piękna w sztuce polega na tym, że ona daje nam jednak mimo wszystko jakieś poczucie sensu, uczestnictwa w grze i jednocześnie uczestnictwa w sakrum, to tutaj widać taki wysiłek, bardzo daleko idący wysiłek ludzi, którzy są już u skraju życia, w stanie pełnego wyczerpania fizycznego, żeby to przy tym sakrum jednak trwać, niezależnie od tego, jak to sakrum będzie potraktowane. Niewątpliwie bardzo ironicznie, bo na samym końcu sceny operetkowe mają być odegrane w strojach pasyjnych na przykład, prawda? To jest takie zetknięcie różnych światów, różnych rzeczywistości, ale one mają jak najbardziej szansę, znaczy ugruntowanie w świecie gry, bo to nie jest kwestia gry mimetycznej, tylko odgrywania pewnych ról, prawda? Które tutaj jakby coraz bardziej, jakby one są coraz bardziej gładkie. I nawet osoby, które nie chcą być wciągnięte w grę, one coraz bardziej w nią wchodzą.
prawda? Aż do momentu, kiedy widzowie, którzy jakby w miarę rozwijania się sztuki, również starają się wejść i akceptują tę osobliwość gry, prawda? Z bardzo osobliwymi również rekwizytami. Zostają poddani terapii szokowej przez ostatnią scenę, która tę rzeczywistość, iluzję, budowaną, świętą iluzję, która zostaje całkowicie zniszczona poprzez odniesienie do czegoś, co już grą nie jest, mimo że jakby dalej jesteśmy na deskach teatru, prawda? Ale to mamy to zestawienie przedstawienia gry i realnego doświadczenia, które po prostu wali nam w nas jak obuchem po głowie. Więc to jest jakby ten element, który chciałabym również dorzucić do naszego myślenia, do naszej dyskusji. To wszystko. Bardzo dziękuję, Kamilo. No bardzo trafnie rzeczywiście to wyłuskałaś. No mnie się wydaje, że ta ostatnia scena, ona w ogóle tutaj robi bardzo, bardzo dużo. To znaczy ja uważam, to już dzisiaj padło. Wydaje mi się, nie wiem, czy to Agnieszka, czy ty, Joanna, mówiłaś, że ten tekst jest rzeczywiście utkany bardzo takim delikatnym szwem. To znaczy Turini jest mistrzem pisania. On potrafi bardzo delikatnie pisać o bardzo poważnych sprawach i gdzieś on utkał z tej niezmiernie delikatnej, narracyjnej materii nam ten obraz, który widzimy. Zagrał go przed nami i potem ta ostatnia scena rzeczywiście niszczy tę konstrukcję, ta brutalna rzeczywistość wnika w nią, i każe nam zapytać, bo my nie wiemy, kto to byli ci ludzie, którzy spalili tych Żydów i tę stodołę i z tymi Żydami w środku. Tam jest tylko napisane, że byli to pijani bodajże oficerowie, tak, pijani żołnierze i ludność cywilna. I my oczywiście chcemy pozostać w tej grze i pomyśleć sobie, no nie, to na pewno nie była Poldi, to na pewno nie była ta Trudl i to na pewno nie był ten Stefan, tak? Tak chyba on się nazywał. Ale my nie mamy tej pewności, tak? My nie mamy tej pewności, czy to czasem niektórej z nich wskazało palcem, prawda? A może to był ten 14-letni chłopak, bo jak czytamy sprawozdania z tych mordów tej fazy, ostatniej fazy wojny, to my tam znajdujemy informację, że w tych mordach brało też udział Hitlerjugend. No jest jakiś opis takiej masakry, w której wzięły udział dzieci niemalże, którym tego samego dnia po raz pierwszy dano broń do ręki i kazano strzelać. Tak więc, no więc ta ostatnia historia tutaj zadaje ból nam i czyni z tym tekstem coś dziwnego. Adwokatem chciałabym jedną rzecz tylko wtrącić, Krzysztofie, jeżeli mogę. Stefan jest członkiem Volkssturmu. Do Volkssturmu zgłaszano się, tak? To jest jakby, tak. To jest wielokrotnie podkreślane przez ten jego cudaczny mundur, także on ma ten chory kulas, ciągle powtarza mu żona, że on się nie nadaje do walki, prawda, na froncie. I to jest to takie pęknięcie. To jest ten moment, kiedy my nie do końca wiemy, bo on się zachowuje w bardzo taki niezrównoważony sposób, tak? Momentami. Tutaj pozwala pić tym więźniom, a w innym razem z jednej butelki, tak? A w innym momencie zachowuje się zupełnie inaczej. Nie wiemy zupełnie, czy to też jest taka możliwość, że być może, żeby pokazać miejscowym, jakim to on jest macho, to on się podłącza do jakiejś masakry. Tego nie wiemy, tak? Tak, to jest taka niejednoznaczna postać, prawda? Jeśli się ze mną zgodzicie, tak. Tak, tak. No SS już nie było w tym czasie, prawda? To też możemy z dokumentów się dowiedzieć, że właściwie ludność cywilna właśnie wespół z Hitlerjugend, tudzież nowym Wehrsturm i czym tam jeszcze uczestniczyła w tych mordach. I co ważne było dla mnie też po lekturze owych dokumentów, że mianowicie pomoc ewentualna, która też się zdarzała ze strony ludności cywilnej, nie była w jakiś sposób ścigana, nie była karana. No oczywiście w momencie, prawda, udzielania pomocy nikt tego nie mógł wiedzieć, prawda, ale z perspektywy później historycznej wiemy, że sprzeniewierzenie się jak gdyby rozkazowi, nie wiem, strzelania na przykład tam
znajdziemy w tych załączonych dokumentach, które przesłałeś Krzysztofie, no choćby takie relacje o tym, że choćby ci młodzi chłopcy, nie wiem, mieli strzelać do wszystkich tych, którzy nie byli w stanie utrzymać pewnego tempa marszu, prawda? I gdzieś tam się ciągnęli z choroby, z wycieńczenia na końcu, że należało do nich strzelać, a jednocześnie, że sprzeniewierzenie się temu rozkazowi, niewykonanie go nie pociągało ze sobą żadnych konsekwencji, prawda? Więc to też nam buduje taką... No tak i każe zapytać właśnie o kondycję człowieka, prawda? Wtedy i dziś tak naprawdę, nie? Gdzie, a Turini w swoich wypowiedziach nieraz podkreśla, że on jest głęboko przekonany o tym, że człowiek jest z gruntu ambiwalentną istotą, prawda? Że ma w sobie tą brzydką stronę, jak to on nawet trochę niecenzuralnie o tym mówi i ma taką jasną stronę, prawda? I nasz Stefan jest właśnie taki do gruntu, bo możemy go postrzegać jako taką osobę, która się powiedzmy z godziny na godzinę otwiera, prawda? Która zaczyna rozumieć też, zaczyna mieć wgląd we własną tragedię, być może zaczyna rozumieć swoją pomyłkę, jakąś taką zasadniczą, życiową, prawda? A z drugiej strony możemy pomyśleć, że on jest tym, kto chętnie zmienia barwy, prawda? I kiedy czytamy pod koniec, że on oto teraz przekłada sobie opaskę na ramieniu, no to ja, moje pierwsze skojarzenie było raczej takiej natury, że oto to jest człowiek, który potrafi wykorzystać koniunkturę, tak? W zależności jaka ta koniunktura jest chwilowo, no to on się do tego dopasowuje i w ten sposób buduje tą swoją strategię jak gdyby życiową. On jeszcze tam, przepraszam, to już moje ostatnie słowo, kiedy właśnie dowiadują się o śmierci Hitlera chyba, to on mówi, to teraz tam do jednego z mężczyzn się zwraca, to teraz pamiętaj, że w mojej stodole Stefana, prawda, nic ci się złego nie przydarzyło, czyli już sobie organizuje świadków, także to jest tutaj już nie. Pan Artur ma chyba od dawna do nas pytanie albo uwagę. Tak, dziękuję bardzo Agnieszko, dziękuję Joanno. Panie Arturze, teraz pan, długo pan czekał, bardzo proszę, ma pan. Tak i powiem szczerze, że teraz stoję przed dylematem i problemem, mianowicie obie panie już dużo powiedziały o tym, co też chciałem tutaj nadmienić, natomiast dobrze, spróbuję coś jeszcze dołożyć. Bo już sporo powiedzieliśmy tutaj, czy panie przedmówczynie, pan również, powiedzieliśmy sobie tutaj dużo o muzyce w kontekście tej płaszczyzny metaforycznej. Natomiast ja jako muzyk, absolwent też Akademii Muzycznej, gdzieś tam czynnie działający cały czas, zwróciłem uwagę bardzo na realizm, właśnie na ten aspekt realistyczny, jeżeli chodzi właśnie o muzykę, bo przecież takie doniesienia na temat tego, że muzyka ratowała ludziom życie w czasie wojny, no to nie należą do rzadkości, tak? Mamy przykłady Szpilmana, czy choćby u Grzesiuka też w opisach jego pobytu w obozie koncentracyjnym. Zresztą on też grał na instrumencie, grał w orkiestrze, no to nierzadko to była okazja, żeby po prostu przetrwać i już nie mówimy tu tylko o ucieczce do tego świata, oczywiście jakiegoś innego, tak, ucieczka od tych emocji złych, które tutaj, no, tego smutku, żalu, poczucia zagrożenia, natomiast no, rzeczywiście była to też realna szansa, żeby przetrwać. I gdzieś tutaj też wydaje mi się pokazana jest ta siła tej muzyki jako takiego elementu, który potrafi jednoczyć i zmiękczać ludzi. Wydaje mi się, że tutaj mamy ten taki aspekt integracyjny mocny, ten, który bardzo lubię zresztą, bo uważam, że jest to muzyka, czy w ogóle sztuka ogólnie jest bardzo dobrym środkiem do integracji również międzykulturowej. No tutaj mamy integrację pomiędzy ofiarami i można powiedzieć przedstawicielami oprawców w jakimś stopniu. Oczywiście no nie chcę tutaj oprawcami nazywać no, tam ludności cywilnej, tak? Natomiast no, Stefan jest ewidentnie tutaj tym przedstawicielem. I też zwróciłem uwagę na to, w jaki sposób te postacie są tu pokazane, no bo jednak wśród ofiar, jeżeli się przyjrzymy bliżej, to mamy raczej przedstawicieli kultury, czy tutaj mamy też krawca, który szył ekskluzywną odzież, natomiast z drugiej strony i oczywiście oni są prześladowani, tak, no wiadomo z jakich powodów.
i zapewne zmierzają na śmierć. Natomiast tutaj ci ludzie, którzy gdzieś tam, u których oni wylądowali, ta ludność austriacka, no to mamy tutaj do czynienia z prostymi ludźmi, prawda? To też się objawia w ich języku, w sposobie wypowiedzi. Natomiast muzyka jest tym elementem, który od razu zmiękcza i powoduje, że gdzieś pojawia się ta nić porozumienia. No, w pierwszej kolejności oczywiście pomiędzy kobietami, tak? Tutaj mamy, tak jak już było wspomniane, no, kobiety tutaj w moim poczuciu też pełnią taką, no, tą ważniejszą rolę, bardziej eksponowaną, ewidentnie są bardziej wrażliwe na to, co się dzieje, chociaż ta wojna też, no, tutaj w przypadku tej Trodu, no ona też przeżyła swoją tragedię, tak, więc to jakby tutaj troszeczkę inaczej na to też patrzę, no nie jest, nie powiedziałbym, że jest aż tak do końca wrażliwa na samą ich sytuację, bo tego tutaj nie widać. Oczywiście ona przynosi im jedzenie, pomaga, natomiast bardziej się tutaj rozkliwia jednak w tych momentach, kiedy jest mowa o jej synu, o tym, że zginął. Natomiast Stefan pozostaje bardzo długi czas nieugięty, niemniej jednak, kiedy dostaje akordeon do ręki, bierze ten akordeon, słucha tej muzyki, on jeszcze sobie tam wychylił, oczywiście mówiąc kolokwialnie, parę piw, natomiast zaczyna się to wszystko u niego zmieniać, ta muzyka zaczyna tych ludzi integrować wszystkich. No, dla mnie jest taki bardzo ciekawy, ważny wątek. Ja sam często właśnie gdzieś po lekturze choćby tej sztuki, czy wcześniej właśnie Grzesiuka, też się zawsze zastanawiałem, jakie byłyby moje szanse na przeżycie i no, jako muzyka, tak? Czy pomogłoby mi to, czy nie? Natomiast na pewno jest taki dla mnie ważny aspekt i odbieram to bardzo też osobiście. No, tym się chciałem też podzielić. I właśnie zwróciłem uwagę na te kontrasty pomiędzy tymi grupami społecznymi. A jeszcze wracając do samego Stefana, no też tutaj już troszkę na jego temat było powiedziane. Natomiast wydaje mi się, no ja w nim tutaj widzę taką po prostu postać pełną konformizmu, która próbuje gdzieś tam po prostu też przetrwać te... Ciężko powiedzieć, żeby te jego poglądy to były poglądy, znaczy takie prawdziwe przekonanie. Mówię tutaj o uprzedzeniu do Żydów, ponieważ no, rzeczywiście w momencie takim, gdy słyszę jakieś tam komplementy od krawca, to chciał się z nim podzielić piwem. Kazało mu zupełnie, że on by wypił to prosto z butelki, więc okazuje się, że doskonale zdaje sobie sprawę, że to są ludzie, że to nie jest tak, jak przedstawia to propaganda, jakiś gość, podgatunek, podludzie, tylko że to są ludzie, natomiast ulega całej tej machinie, ulega sytuacji, ulega wojnie, a w momencie, kiedy już ta wojna jest przegrana, dochodzą te komunikaty, że no, będą pewnie pociągnięci do odpowiedzialności, znaczy tak podejrzewam, że on to zakłada, no to nagle okazuje się, że ten front mu się od razu zmienia. Natomiast rzeczywiście ta końcówka dla mnie nie była zaskoczeniem, no podejrzewałem, że to się nie skończy źle, dobrze, natomiast rzeczywiście no jest takie, pozostaje otwarte pytanie, kto w tym uczestniczył do końca. Gdzieś tam się wcześniej pojawiają, co prawda, gdzieś pijani już oficerowie, którzy gdzieś tam przywłaszczyli sobie różne dobra, więc być może to byli oni, być może oni do spółki właśnie ze Stefanem. Pytanie, natomiast ja chcę wierzyć, że gdzieś on tam w tym też nie maczał rąk, czy ta rodzina. Dziękuję uprzejmie. Mhm. Dziękuję bardzo, panie Arturze, i też dziękuję za tę inną perspektywę, tak? Nie tylko taką literaturoznawczą, ale właśnie kogoś, kto czynnie uprawia muzykę i na tej muzyce też się zna. Bardzo, bardzo dziękuję. Szanowni państwo, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? To jeśli ja mogę jeszcze zabrać państwu dosłownie minutkę czy dwie, bo jak państwo może jeszcze pamiętają po tej już więcej niż półtorej godziny naszego spotkania. Ja przedstawiając ten kontekst historyczny, no nie powiedziałem, co dla mnie jest w tym tekście najważniejsze, czy co dla mnie jest, co mnie w tym tekście może nie tyle irytuje, ile zadziwia, albo z czym nie mogę się tak od razu i jednoznacznie pogodzić. Albo trudno mi jest się z tym pogodzić. To zacząłbym od tego, że w tym wstępie do wydania niemieckiego Hassler i Turini jak najbardziej słusznie zwracają uwagę na
różnorodność postaw Austriaków wobec Holokaustu i wobec Żydów. Jedno zdanie tylko tutaj zacytuję. Przepraszam może za słabe tłumaczenie, moje własne. Marszom śmierci towarzyszyła nieludzka wręcz brutalność ludności chłopskiej wobec Żydów, a z drugiej strony istnieją świadectwa największej gotowości do pomocy. No i oczywiście z takim stwierdzeniem trudno polemizować, bo zapewne wiele takich świadectw istnieje i do nich właśnie Turini i Hassler nawiązują. I zresztą wydaje mi się w ogóle, że ten tekst, tak jak mówiłem wcześniej, że on jest taki właśnie wielowarstwowy, że on nie jest jednoznaczny, to co dla mnie jest w nim najciekawsze i to, co mi nie daje spokoju, to jest w pewnym sensie taka permanentna konkurencja dwóch perspektyw, które się w tym tekście jakby, tak mi się wydaje, wykazują. Pierwsza z nich to jest taka, wyszłaby w tę stronę, że szukamy jednak różnic. Znaczy my to Żydzi, my to ofiary, druga grupa, my to Austriacy, no czy ofiary, właśnie chyba nie, tylko świadkowie albo sprawcy bądź współsprawcy. I to jest ta perspektywa, do której wydaje mi się jesteśmy bardziej przyzwyczajeni w czymś, co moglibyśmy nazwać literaturą rozrachunkową albo literaturą tych twórców, których nazywamy kalającymi własne gniazdo, prawda? Bo to pojęcie jeszcze tutaj dzisiaj nie padło, może trochę wyświechtane, ale też gdzieś się z nim pracuje. A druga perspektywa to jest ta zupełnie przeciwna, to znaczy perspektywa, w której rozmywa się ta granica między sprawcami a ofiarami i w której pojawia nam się jakaś zaskakująca koincydencja losów żydowskich i losów tych mieszkańców austriackiej prowincji, bo nagle się okazuje, że i ci są samotni, że i ci są biedni, że i ci odczuwają strach przed SS-manami, przed urzędnikami i tak dalej, że ofiary są po obu stronach, że nagle nie wrócił narzeczony z wojny, no a po stronie żydowskiej jakiś krewny też nie wrócił i nie ma komu, Stefan nie ma komu przekazać, albo syn, Stefan nie ma komu przekazać gospodarstwa, natomiast ten jeden z naszych bohaterów, bodajże krawiec, nie ma komu przekazać warsztatu tego krawieckiego. I tu się nagle właśnie, to jest to, z czym ja mam problem, to znaczy i przyznam sobie nawet, przyznam się Państwu, że przy pierwszej lekturze właśnie przy tych fragmentach stawiałem sobie znaki zapytania i gdzieś tam nawet w jakimś miejscu napisałem, czy Turini chce ich usprawiedliwić, w którym kierunku to właściwie idzie, bo to właśnie jakoś burzyło mi ten być może uproszczony obraz. Czy Turini, nie zakładam, że to robi oczywiście, ale to mi w tych takich właśnie fragmentach tej bajkowości, czy tego dobra, które tutaj jednak do tej rzeczywistości, jak się okazuje, na końcu nie pasuje, no pobrzmiewała mi ta polityka pierwszych rządów i pierwszego rządu austriackiego i potem tych najróżniejszych deklaracji, aż po lata 90., o których ty, Joanno, wspomniałaś, ale do tych lat 90. to w pewnym sensie była taka polityka przemilczania. My się przyznajemy, ale nie do końca. Już nawet ta pierwsza w tym pierwszym dokumencie pierwszego rządu austriackiego, o którym tutaj jest mowa, z tego 27 kwietnia 1945 roku, było expressis verbis napisane, że Anschluss został nam narzucony siłą, prawda? I zastanawiałem się, o mój Boże, w którym kierunku właściwie to ma iść, w którym kierunku to zmierza.
No, czy takie momenty jak, nie wiem, chociażby w tym pierwszym, przepraszam, że tak na koniec takiego dziegciu trochę dorzucam do tego naszego, do tej naszej rozmowy, ale tak mnie to przez cały czas uwiera w tym tekście. Gdy mamy chwilę, gdy do tej stodoły wchodzi bodajże Poldi i ta Trudl, i to w dwóch miejscach w tej scenie jest napisane, że Trudl Fasching obserwuje z przerażeniem ludzi w łachmanach. No, 45 rok, dookoła mamy mordowanie Żydów, mamy obozy, które są rozsiane w całej Austrii. I zastanawiam się, czy naprawdę ci ludzie nie widzieli nigdy ludzi w łachmanach, nie słyszeli nic o więźniach politycznych, żeby już nie szukać, prawda, Żydów, właśnie o Żydach, o Polakach, którzy od właściwie początku, od lat 40. byli do Mauthausen, Syłani i tak dalej, prawda? Więc i tu nagle jest ta scena, ona z przerażeniem widzi ludzi w łachmanach. Czy drugi moment, nie, ta sama scena. Trudl Fasching i Poldi obserwują w osłupieniu sceny, które się rozgrywają przed nimi. To jest ta scena, kiedy oni rzucają się na te surowe kartofle i sobie je wyrywają. Tak? Pytam się, na ile to jest rzeczywiście, no, rzeczywiste. To znaczy, czy można być w roku 45 i o niczym nie wiedzieć, o niczym nie słyszeć, czy rzeczywiście to bycie na prowincji nas w pełni usprawiedliwia. I to jest oczywiście ten kamyk w bucie, który uwierał mnie właściwie przez cały czas w tym tekście. To jest tylko to, co chciałem jakby gdzieś tutaj powiedzieć. I może jeszcze też na koniec, w nawiązaniu do tego, o czym mówiliśmy wcześniej, o czym mówiła też Kamila, o tej ostatniej scenie, która niszczy wszystko. No tam mamy taką świetną scenę w tekście, jeszcze w tekście. To jest rozmowa z... Zaraz sobie to tutaj gdzieś wynotowałem nawet, żeby tego nie szukać, a teraz tego szukam. Jest, znalazłem. To jest rozmowa tego sceptyka Wiktora Hellera z Gandolfem. To jest akt czwarty. Heller mówi, my tu mamy uczyć się tekstów na pamięć i melodię śpiewać, kiedy tam na zewnątrz czeka na nas śmierć. Co to ma być? Serenada dla naszych morderców czy nasz marsz pogrzebowy? Gandalf mówi dalej, czy śpiewa dalej. Volk und Volk, Land und Land reichen sich Brüdern gleich die Hand. Wiktor Heller krzyczy na Gandalfa. Naród z narodem i kraj z krajem, jak bracia sobie ręce podają. Kto? Komu? Naziści nam, Żydom? Ściskają nam dłoń, przepraszają i tłumaczą, że to nieporozumienie, że chcieli czegoś innego. Czy pan zwariował? I tak dalej, i tak dalej. I Heller kończy tę scenę. My siedzimy w piekle, a ten próbuje braterstwo narodów. Więc tu są takie momenty prześwitu, to znaczy, gdzie tu nagle się w pewnym momencie coś pokazuje. I jeszcze, żeby tego nie ciągnąć zbyt długo, to przy tych moich niepokojach wychowanka Torlesa zostanę i dam jeszcze jeden fragment tego, co mówi Traudl, tak? Ona w pewnym momencie mówi coś takiego: słuchaj pan, panie śpiewak, ja nie wiem, coście wy za ludzie, ale ja nie chcę żadnej wojny. Nie chcę i nigdy nie chciałam. Z nikim. Życie to jest coś przecież całkiem innego. I jak ja słyszę te słowa, to od razu przypomina mi się tekst, który tutaj omawialiśmy na naszym seminarium. Chyba to był w ogóle pierwszy tekst. To był pan Karl Helmuta Kwaltingera i Karla Merca. I tamten pan Karl, o którym wiemy, że on doskonale brał we wszystkim udział, co się działo w Austrii, że on sam poniżał Żydów, że on donosił na swoich współobywateli, że on zarabiał na tym pieniądze, ale jest przekonany o tym, że on właściwie nic złego nie robił. Ja tam, to sobie specjalnie wynotowałem, ja tam nie za bardzo wiem, o co to się rozchodziło. Wiesz pan, Austria to była zawsze niepolityczna.
znaczy się, my w ogóle nie jesteśmy jacyś tam polityczni ludzie. Tak? Więc i wracając znowu do tego, co powiedziała Kamila o grze, zastanawiam się, na ile Turini i Hassler no, nie grają tutaj z nami. To znaczy, na ile nie jesteśmy wciągani w coś, w co być może niekoniecznie chcemy uwierzyć, albo co nam nie pasuje. No, to tylko tyle z takich poważniejszych, czy wątpliwości, czy no nie wiem, czy to wątpliwości, takich tematów, które mnie tutaj jakoś nurtują przy tym tekście. Pewnie Krzysztof jest takiej też naszej polskiej wrażliwości, prawda? To, o czym mówisz, ale chciałam zwrócić uwagę, że jeszcze były osoby, które się zgłaszały i na koniec może jeszcze chwilkę tak, czasu. Ja się zgłosiłam. Tak, Justyna. Bo chciałam w kontekście tego, co pan powiedział, przypomniała mi się taka znamienna scena z Shoah w reżyserii Claude'a Lanzmanna, gdy ujęcia z powrotu do Treblinki, ludzie opowiadają, że oni nic nie widzieli, nigdy nie byli świadkami czegokolwiek. A z kolei, jeżeli przypomnimy sobie inny przykład filmowy, Wyrok w Norymberdze, to tam Maximilian Schell, grający obrońcę osądzonych dygnitarzy niemieckich, krzyczał "Every German knew", każdy Niemiec wiedział, tak, w przypadku niemieckim, ale myślę, że u Turiniego też się sprawdza. I mnie w kontekście Turiniego, jego sztuki fascynuje, jaka byłaby recepcja we współczesnej w Polsce, bo mam takie wrażenie, że my właściwie mamy dopiero teraz nasze Nestbeschmutzung. Znaczy, akurat nie uważam, żeby to było konkretnie Nestbeschmutzung samo w sobie, chociaż mamy sporo do przepracowania. I też wątek stodoły i wątek relacji cywilów, zwłaszcza z małych miasteczek i wsi, pojawia się bardzo często. Mamy chociażby ostatnio Wesele Smarzowskiego z tego roku, mamy Demona w reżyserii Marcina Wrony na podstawie sztuki Przylgnięcie Piotra Robickiego, gdzie też ten wątek naszej traumy, którą dziedziczą pokolenia kolejne i właściwie wstydu. Ale też tego pytania, co byśmy zrobili na miejscu naszych dziadków, ojców w czasie wojny? Nam jest bardzo łatwo osądzać, kto mógłby być odpowiedzialny, nawet tutaj w tekście o Stefanie rozmawiamy, czy on mógłby, czy nie mógłby. I chciałam jeszcze dodać na temat Życie jest piękne, że to jest jeden z moich ulubionych filmów i jeden z ulubionych motywów o Holokauście. Mam jeszcze takie miłe motywy przedstawienia Holokaustu z zupełnie innej perspektywy, bo na przykład Wszystko jest iluminacją Livia Schreibera na podstawie Jonathana Safrana Foera, gdzie tam też mamy to ujęcie tragikomiczne z naciskiem na element sympatycznej komedii. Ale chciałam zaznaczyć, że są przykłady dużo gorsze, dużo bardziej drastyczniejsze, bo na przykład cała gama filmów z tak zwanego Nazi Exploitation opiera się bardziej na motywach Holokaustu i motywach nazizmu w ujęciu złego smaku. I myślę, że to mogłoby być bardzo bardziej obrazoburcze, ale o ile sztuka nie jest narzędziem propagandy, której celem jest obrażenie kogokolwiek, dla mnie każda interpretacja jest wolna, bo jest wyrazem, musi być wyrazem. Czy ja mogę taka dwa? Tak, krótko? Tylko jeszcze podziękuję bardzo pani Justynie za wypowiedź. No i pani Justyna postawiła tutaj chyba jedno z najważniejszych pytań. Znaczy, jak my byśmy się zachowali, ale no, pytanie niestety, no nie znamy odpowiedzi, tak? No, ale to jest pytanie oczywiście, to jest pytanie pierwsze. Też bardzo... Artur powiedział, że on wyobraża siebie, co mógłby zrobić na ich miejscu. Sobie też zainspirowało do tych przemyśleń, ale my przecież możemy teraz o tym myśleć, co możemy zrobić w kontekście tego, co się dzieje na polsko-białoruskiej granicy, ten element
bo nic nie jest próżnią. To już Sven Lindqvist w swojej pracy Wytępić całe to bydło powiedział. Nic nie jest próżnią. To, co na przykład stało się z Indianami w obu Amerykach, to czego potem dokonały rządy Adolfa Hitlera, co działo się w Kambodży, to wszystko ma element wspólny i dotyka najciemniejszych stron nas jako ludzi. Bardzo dziękuję Pani Justyno za tę ostatnią refleksję także. Zanim oddam głos Magdzie, Szanowni Państwo, mamy ostatnie 5 minut, bo na pierwszym seminarium obiecałem Państwu, że nie przedłużamy naszego spotkania ponad 2 godziny. Ja dotrzymuję słowa na każdym seminarium, nie chcę go przeciągać. Magda, teraz Ty ad vocem. Ja tylko krótko takie, bo tutaj do Pani Justyny Braszki, tam w filmie Lanzmana Szala ci chłopi z Treblinki nie mówią, że niczego nie widzieli. I to jest jeszcze gorsze, bo reżyser się pyta, czy Państwo słyszeli te krzyki tam za miedzą? Tak, słyszeliśmy, tak to słychać było. I nic nie robiliście? I tam pada ten jeden z tych chłopów, mówi, jak Pan się skaleczy, ja to mnie nie boli. Chłopi z Treblinki... Nie pamiętam dokładnie, co powiedzieli, bo oglądałam Szalę. To jest jeszcze gorsze, bo oni przeczą. No. Wiem, ale wiem, że to było dużo gorsze do tego. Mnie ta scena troszkę oburzyła jednak tam. Nie tyle co niepamięć, co nasza postawa. Ale oni się przyznają, że wszystko słyszeli, widzieli i po prostu pracowali dalej tak sobie spokojnie tym polem. Ale to nie jest spotkanie o Lanzmanie, tak? Przepraszam za przeinaczenie. Jeszcze chciałam... Nie, absolutnie nic się nie stało przecież. To jest ciekawe, jak odczytujemy, co zapamiętujemy, co widzimy, to też jakby dlatego te dyskusje potem są takie żywe. Bardzo dziękuję za głos Pani Justyny, bardzo dziękuję za głos Magdy. Agnieszka, króciutko. Tak, ja chciałam jeszcze tylko powiedzieć na temat tego Foera, że tam się dzieje coś bardzo podobnego jak tutaj u Turiniego. Mamy przezabawny tekst, mamy przezabawny film i później następuje ten moment takiego, prawda, odkrycia i on chwyta za gardło. To jest właśnie, wydaje mi się, że być może ten komizm jest w tym sensie uprawniony, że on tworzy takie napięcie pomiędzy, no takie napięcie dramatyczne po prostu, tak? Ja bardzo akurat Foera cenię za wszystkie jego rzeczy i za ten, także dziękuję za przypomnienie. Jeden z moich ulubionych współczesnych autorów, a i film, jeden z moich ulubionych filmów. To się zgadzamy. A ja jeszcze mogę tylko tej Poldi, do Krzysztofa, tak właśnie mówiłeś, że popadamy w taką pułapkę, że może zaczynamy traktować też tych Austriaków tam jako ofiary, ale mi się wydaje, że Turin jednak dba o to, żebyśmy się za bardzo nie utożsamili na przykład z tą Poldi, której tam narzeczony SS-man zginął, bo ona na przykład mówi w pewnym momencie, Żydzi ukrzyżowali naszego Pana Jezusa. Jakby w momencie, kiedy już jej zaczynamy troszkę współczuć, no taka biedna dziewczyna, no to ona jakby tymi swoimi stereotypami tam tak rzuca i sobie przypominamy, kim ona właściwie jest. Ale to może tylko ja tak odczytałam, nie wiem. Ona jest określona jako dziewucha i to myślę, że to jest ważna wskazówka tutaj, że to jest taka prosta, że w ogóle pomysł pójścia ze zdjęciem narzeczonego z SS do tych Żydów, którzy byli więźniami, jest tak idiotyczny, że właściwie on już nam ustawia tę postać, tak? Tak, jako naiwną, prawda, jako ignorantkę w gruncie rzeczy. Tak. Czy są jeszcze jakieś głosy, Szanowni Państwo? Jeśli nie, to zanim skończę, to tak chciałbym troszkę na jeszcze jedną rzecz zwrócić uwagę w tym tekście, żebyśmy tak nie zostali przy takim strasznie ciężkim temacie na koniec, który nas przywali i nie da nam spać do rana. Nie mamy już na to czasu, nie będziemy tego dokładnie omawiać, ale zwróćcie Państwo proszę uwagę, jeśli Państwo jeszcze zechcą przy tym tekście troszkę pozostać, jak Turini pięknie pracuje w światłem, motywem światła w didaskaliach. Jak każdy akt rozpoczyna się od informacji, jakie światło tam się pojawia, kiedy ono się pojawia i co ono robi. I to jest przepięknie przez nich, tak, bo to tekst Hassler i Turiniego wymyślone. I jeśli w tym kontekście światła weźmiemy wypowiedź Zuzy, która mówi, przecież chcemy zobaczyć światło na końcu ciemności, mówi Zuza. I to jest oczywiście ta nadzieja, światło na końcu ciemności. I pomyślimy sobie, że ci Żydzi widzą światło na końcu ciemności, bo to, co się dzieje z nimi w nocy, tej ostatniej nocy, to jest światło na końcu ciemności. To jest ten ogień, który ich pali. I tutaj to znowu jest jakby strasznie mocne gdzieś dopełnienie
takiego, wydawałoby się, nieważnego motywu w tym tekście, no światło, Boże kochany, a Turini, to znaczy, dlaczego o tym mówię? Bo Turini tak naprawdę w każdym drobiazgu, Turini i Hassler, są perfekcyjni. Ten tekst jest genialnie wymyślony, genialnie utkany i tam, gdyby to, można by było godzinami o nim mówić, o tych najdrobniejszych elementach, które tam się pojawiają, o świetle, o tych ubraniach, które nie pasują, a jednak są zakładane, o tym piciu piwa wspólnego, to jest cały Turini, jakże w wielu jego tekstach alkohol, mężczyźni i to jest jakby ten zwornik różnorodności i inności, funkcje kobiet, które rozładowują i które są łącznikami między kulturami i tak dalej. To jest wszystko wymyślone w najdrobniejszym szczególe. I jeśli Państwo, czy Państwo chcą jeszcze coś powiedzieć? Agnieszko, zapytam naszych gości, przede wszystkim Agnieszki i Joanny. Ja bym chciała, żebyś wyszedł na słowną osobę, więc ja już nic nie dopowiem. No, już wyszedłem na niesłowną, bo jest minuta po. Szanowni Państwo, zatem bardzo serdecznie Państwu dziękuję za ten wieczór. Serdecznie dziękuję naszym gościom, pani Joanno, tobie, Agnieszko i wszystkim tym, którzy zabrali głos, pani Justynie, Magdzie, Kamili i panu Arturowi. Serdecznie dziękuję i zapraszam już Państwa na kolejne nasze spotkanie. To jest poniedziałek, 6 grudnia, ostatnie spotkanie w tym roku. Mówimy o super tekście Franz Oblu, księżniczka Eisenherz. No tam się dopiero dzieje, ale to nie będę zdradzał. Proszę się zarejestrować, przyjść i porozmawiamy na ten temat. Bardzo dziękuję za dzisiaj jeszcze raz wszystkim i do zobaczenia, mam nadzieję, w najbliższej przyszłości. Dziękuję bardzo. Panu Fryderykowi dziękuję za pomoc. Dziękuję.